zielonych zmian. Ma moc! U mnie się kręci, że hu hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? Zima nadeszła, proszę Państwa, no przynajmniej ta sportowa. Dawid Brilowski, kłaniam się z areny lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Jest 3 listopada, więc czas najwyższy rozpocząć sezon łyżwiarstwa szybkiego na torze długim. Mówię czas najwyższy, bo zwykle te Mistrzostwa Polski na dystansach odbywały się nie na początku listopada, a już w końcówce października, więc tak delikatnie opóźniony sezon względem lat poprzednich. Przed nami 37. Mistrzostwa Polski na dystansach w łyżwiarstwie szybkim. 6. z rzędu zorganizowane w tym budynku od momentu wybudowania areny lodowej. Zawsze to właśnie tutaj gości ta impreza. Rozpoczniemy od dystansu 500 metrów. Na początku panie, później panowie. Par jest sporo, co cieszy, bo to oznacza, że jest wielu uczestników, wielu młodych uczestników. To zobaczymy jeszcze po liście startowej. U kobiet aż 25 par. W pierwszej, no pierwsza para taka niepełna, bo do startu przygotowuje się samotnie Oliwia Wrońska. Zawodniczka reprezentująca UKS Orlice Duszniki Zdrój. Zawodniczka z rocznika 2008. Znamy ją z toru krótkiego, z short tracku. Coraz częstszy to trend, że zawodnicy łączą trenowanie short tracku i łyżwiarstwa szybkiego. Nawet teraz mamy taką sytuację, że Natalia Czerwonka, która niedawno ogłosiła zakończenie kariery, no teraz jest w sztabie reprezentacji Polski w short tracku, by się szkolić i by później przekładać to na swoją akademię, którą założyła kilka lat temu. My mamy Oliwię Wrońską na mecie. Pierwsza zawodniczka da nam jakiś wyznacznik czasowy. Zobaczymy też, jak szybki jest lód, choć z tego, co pytałem zawodników, lód jest jak najbardziej w porządku w dniu dzisiejszym. Zwariowała nieco tablica świetlna, nie pokazał się żaden wynik przy Oliwii Wrońskiej. Miejmy nadzieję, że za moment ten rezultat zostanie nadrobiony. A nie, przepraszam bardzo, no przy tak młodych zawodniczkach można się pomylić, to był bieg testowy. No, to pierwszą wpadkę w sezonie mamy już za sobą. To jest Oliwia Wrońska, UKS Orlica Duszniki Zdrój. Mogłem się poznać po stroju, bo przecież taki charakterystyczny dla klubu z Duszników Zdroju. No i tutaj już czas jak najbardziej prawidłowy. Otwarcie 11.87. Zobaczymy, tak jak wspominałem, zawodniczka rocznik 2008 i tych młodych zawodniczek mamy na starcie bardzo, bardzo sporo. Na dobrą sprawę
dopiero pierwsza 18-latka pojedzie w parze numer 4, ale zanim o tym odnotujmy, 44,71 to jest czas Oliwii Wrońskiej. Niewiele gorsze od rekordu życiowego, ustanowionego zresztą zaledwie kilka dni temu również tutaj w arenie lodowej. Więc pierwsze koty za płoty, zarówno na lodzie, jak i dla mnie. Miejmy nadzieję, że ani wpadek, ani upadków już tutaj więcej nie będzie. Para numer 2, a w niej Martyna Paluch, MKS Kuprum Lubin. To jest ten taki charakterystyczny miedziany strój, kolory jak najbardziej związane z Zagłębiem Miedziowym, z Lubinem. Obok niej Julia Polak, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki. Julia Polak lepiej, szybciej otworzyła. 11,78. 500 metrów, bardzo dynamiczny dystans. To zaledwie jedno okrążenie z malutkim kawałeczkiem. No i to Julia Polak wygra w tej parze. Zobaczymy, jaki będzie miała czas ostatecznie na mecie. Julia Polak, 44,67, Martyna Paluch. Myślę, że tutaj będziemy obserwowali takie sukcesywne poprawianie swoich czasów. Tak jak wspomniałem, dopiero w czwartej parze zobaczymy pierwszą zawodniczkę, nie w czwartej, w trzeciej parze, teraz pierwszą 18-latkę, a na pierwszą zawodniczkę, która ma powyżej 18 lat, poczekamy aż do 11 pary. Ta 18-latka, o której wspomniałem, to Julia Budna, wystartowała z toru zewnętrznego, reprezentantka MKS Korony Wilanów. Natomiast z toru wewnętrznego jej rywalką w tej parze jest Lena Chucik, również z UKS Orlicy Duszniki Zdrój. Starsza z zawodniczek wyraźnie na przedzie. No to powinien być czas dający prowadzenie, być może nawet na kilka par. Rezultaty będą się sukcesywnie poprawiały. 42,09. Czas Julii Budnej zdecydowanie najlepszy ze wszystkich, które dotychczas widzieliśmy. 45,84 to Lena Chucik. Jeśli zastanawiają się Państwo, jakie czasy można tutaj uzyskiwać, no to wspomnę, że na 500 metrów rekord Polski wynosi 36,775. Należy do Angeliki Wójcik, no ale to oczywiście nie tutaj, nie w arenie lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, Salt Lake City, na dużo wyższej wysokości. Rekordem toru areny lodowej jest 37,55. Erin Jackson, Amerykanki, która triumfowała tutaj w listopadzie 2021 roku podczas Pucharu Świata, i myślę, że najlepsze nasze zawodniczki postarają się do tego czasu nawiązywać. Natomiast my już widzimy parę numer 4. Z toru wewnętrznego ruszyła Aleksandra Śmieszek z KS SN PTT 1907 Zakopane, natomiast z zewnętrznego Julia Krawiec, SKL Górnik Sanok. Widzimy, że szybszy, lepszy czas otwarcia Julity Krawiec, 12,26, już wpada na metę, 44,40, to czas, który wyświetlił się przy jej nazwisku. Jak widzimy, bardzo dynamiczna rywalizacja, nie ma tutaj miejsca nawet specjalnie na wątki poboczne. A czym bliżej będziemy zbliżać się do tych najlepszych zawodniczek, tym bardziej ekscytować się będziemy rywalizacją. No właśnie, prawdopodobnie Kai Ziomek i Angeliki Wójcik to dziewczyny, które dały bardzo dobre show w ubiegłym sezonie, i to na poziomie międzynarodowym. O tym będzie jeszcze, mam nadzieję, chwilka
poopowiadać. My widzimy parę numer 5, Patrycja Turlik i Julia Gołos. Obie są reprezentantkami Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Bardzo podobne czasy po otwarciu. No i zdaje się, że będzie też blisko na mecie. Minimalna różnica pomiędzy zawodniczkami. No ale to Julia Gołos wygra w tej parze. 44-02 to czas, który pozwala jej wskoczyć w tym momencie na miejsce trzecie. Patrycja Turlik jest piąta. To również dwie zawodniczki z rocznika 2008. Mówię to po to, żebyście mieli Państwo świadomość, z jak młodymi zawodniczkami mamy do czynienia. To taka wiadomość ku pokrzepieniu serca, myślę, bo czym więcej tych młodych zawodników na starcie, tym większe nadzieje na to, że w przyszłości będziemy mieli naprawdę solidną kadrę. Para numer 6, niepełna z tego co widzę. Martyna Boksza z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki wystartowała. Miała jechać przy niej Amelia Boss, zawodniczka, którą również, podobnie jak Oliwię Wrońską, kojarzymy z short tracku. Ale Ameli nie ma. Samemu na pewno jedzie się nieco trudniej, bo nie ma tego punktu odniesienia do rywalki. Nie ma się z kim ścigać. A w momencie, kiedy jest ciężko, no to na pewno łatwiej rywalizować z kimś, a nie tylko z tym wirtualnym czasem, którego w żaden sposób nie widać. Martyna Boksza 45-31. To czas, który uzyskuje wciąż na prowadzeniu Julia Budna. 42-09. Jedyna 18-latka wśród tych, które do tej pory widzieliśmy. Za moment para siódma. W niej na torze wewnętrznym Marcelina Gąsienica-Roy, na zewnętrznym Zofia Grzywińska. Pierwsza to reprezentantka KS SNPTT 1907 Zakopane, druga WTU Stegny Warszawa. Bardzo podobnie na otwarciu. Ale wydaje się, że tutaj w tej końcówce zawodniczka Stegien Warszawa będzie szybsza. Kończyła torem wewnętrznym. Wyprzedziła rywalkę. Rywalkę z pary. No ale na jaki czas to pozwoli? 45-62. Jeszcze przed nami kilka par z takimi bardzo młodymi zawodniczkami. W kolejnej z toru wewnętrznego wystartuje Klementyna Nowak z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki, natomiast z zewnętrznego Emilia Zawisza, UKS Viking Elbląg. Zdaje się, został odgwizdany falstart. Za pierwszym razem falstart nie powoduje żadnego uszczerbku. No ale jeżeli dojdzie do niego po raz drugi, wówczas sędziowie wykluczają zawodniczkę, która taki falstart popełni. I robi się nieprzyjemnie, choć i tak no, całkiem dobrze, że ma się tą jedną szansę w short tracku na torze krótkim weszło, no może jeszcze nie tyle weszło, testują takie prawo w
którym już po pierwszym falstarcie mają wykluczać zawodników w pierwszych czterech pucharach świata w tym sezonie, jest właśnie taki przepis wprowadzony, no a później ma zostać podjęta decyzja, czy taki przepis będzie nadal funkcjonował, czy też testy zostaną zawieszone. W tej parze szybsza Emilia Zawisza, 43:59. To czas zawodniczki z Elbląga. Nadal zdecydowane prowadzenie Julii Budnej, 42:09. Emilia Zawisza jest na miejscu drugim, pomimo że do reprezentantki Korony Wilanów straciła niemalże, a nawet ponad 1,5 sekundy. Para numer 9. Z toru wewnętrznego Maja Grzanecka, MKS Korona Wilanów. Z zewnętrznego Julia Grzywińska, WTU Stegny Warszawa. Jakby bardziej dynamiczna na starcie zawodniczka Stegien Warszawa. Teraz ta krzyżówka, za moment to ona będzie jechała po wewnętrznej. Ma więc wyraźną przewagę nad swoją rywalką z pary. Zobaczymy, na jaki czas to pozwoli. Przypomnijmy, że w łyżwiarstwie szybkim na torze długim nie chodzi tyle o pokonanie rywala z pary, choć to też oczywiście ważne, bo bez pokonania rywala z pary nie da się zawodów wygrać, bo jest się chociażby właśnie za tym rywalem. Ale tutaj chodzi przede wszystkim o prześcignięcie całej reszty. Liczy się ten jeden przejazd, liczy się ten jeden czas. No i ten jeden przejazd Julia Grzywińska notuje bardzo dobry. 42:07 to jest czas, który pozwala w tym momencie na prowadzenie reprezentantki WTU Stegien Warszawa. 0,02 sekundy lepsza od Julii Budnej. A my oglądamy już parę dziesiątą. Z toru wewnętrznego wystartowała Dominika Halbryt, MKS Kuprum Lubin. Z zewnętrznego Paula Danielik, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. No i tu Paula Danielik ma przewagę. Na krzyżówce trzeba uważać, żeby nie doszło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, ale to już za zawodniczkami. Ciekaw jestem, czy nawiążę do czasów tej prowadzącej dwójki. Jest troszkę wolniej, 43:81. Dominika Halbryt, 44:94. Ale ten czas Pauli Danielik starcza w tym momencie na miejsce czwarte. Trzecia wciąż Emilia Zawisza. A my już za moment będziemy mieli pierwszą ponad 18-letnią zawodniczkę w stawce. Już 11 para, dopiero pierwsza zawodniczka powyżej 18 roku życia. To reprezentantka Legii Warszawa, startująca z toru zewnętrznego Maria Kania. Obok niej z toru wewnętrznego wystartowała Julia Woźniak z MKS Korony Wilanów. Równiutko na pierwszych 100 metrach. No ale nie było to mega szybkie otwarcie. Zapewne tym najlepszym czasom dotychczasowym ani jedna, ani druga nie zagrozi, ale całkiem ciekawa para. Będziemy mieli wyrównaną walkę pomiędzy tą dwójką. I zdaje się, że dzięki tej dynamicznej końcówce Maria Kania wygrywa w tej parze, ale to jest czas 45:48, dający w tym momencie 13 miejsce.
kontynuując myśl, którą rozpocząłem wcześniej, Kaja Ziomek i Angelika Wójcik od lat walczą tutaj o czołowe miejsca. Są dwiema najlepszymi sprinterkami w Polsce. Kaja Ziomek jest obecną mistrzynią Polski na tym dystansie. No a co ciekawe, Angelika Wójcik nigdy, ani razu nie miała Mistrzostwa Polski na dystansie 500 metrów. W ogóle do ubiegłego sezonu była bez złotego medalu Mistrzostw Polski. W ubiegłym roku wygrała na 1000 metrów, no ale na 500 nie triumfowała jeszcze nigdy. To jest o tyle dziwne, że jest naszą zawodniczką, która wygrała przecież Puchar Świata w Salt Lake City. Więc ma już złoty medal Pucharu Świata na 500 metrów, a nie ma złotego medalu Mistrzostw Polski na tym dystansie, więc ma na pewno coś do uzupełnienia w gablocie. Tymczasem para 12, tor wewnętrzny Wiktoria Szewczyk z Legii Warszawa, tor zewnętrzny Magdalena Kula ze Sparty Grodzisk Mazowiecki. Reprezentantka Legii już na ostatniej prostej, to ona prowadzi w tej parze. Wygra zdecydowanie ze swoją koleżanką z pary. Czas 44:80. Starcza póki co na miejsce 11, wciąż czołówka niezmienna od chwil kilku. Julia Grzywińska na prowadzeniu, druga Julia Budna, na trzecim miejscu Emilia Zawisza. Te pierwsze dwie bardzo bliskie złamania granicy 42 sekund. No my liczymy tutaj na łamanie granicy na koniec oczywiście rywalizacji. Mowa o tych, które będą się ścigały o złoty medal. O złamaniu granicy 39 sekund. Zwykle albo nie było żadnej takiej zawodniczki, albo była jedna. Ubiegły rok był wyjątkowy, bo zarówno Kaja Ziomek, jak i Angelika Wójcik przejechały poniżej 39 sekund. To była zresztą bardzo ciekawa walka o zwycięstwo. Zaledwie 0,05 sekundy na korzyść Kaj Ziomek. My tymczasem patrzymy już na parę numer 13, tor wewnętrzny Julia Jaroszewicz, Legia Warszawa, zewnętrzny Pola Matera, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Czas otwarcia powyżej 12 sekund. Ale to również zawodniczki z roczników 2007-2008. Więc bardzo młode zawodniczki, 14-15-latki, prowadzi Pola Matera. Wygra z Julią Jaroszewicz, czas 44:70, no i jest w tym momencie w pierwszej dziesiątce. Julia Jaroszewicz 45:87. Zbliżać się będziemy krok po kroku do tej finałowej, do tych finałowych rozstrzygnięć. Póki co przed nami para numer 14 z toru wewnętrznego Julia Pietrak, z zewnętrznego Agata Glapińska. Obie reprezentują KS Pilice Tomaszów Mazowiecki. Wspomniałem, że Angelika Wójcik w sezonie ubiegłym wygrała Puchar Świata w Salt Lake City. Dwa razy otarła się o podium w Calgary, bo była dwa razy czwarta. No ale Kaja Ziomek też notowała świetne wyniki. Ona z kolei wcześniej w Stavanger była trzecia, zgarnęła brązowy medal. Trzykrotnie piąta, raz w Tomaszowie Mazowieckim, a później w Calgary, no i na koniec w Herenven. Te równe wyniki Kaj Ziomek spowodowały, że zakończyła sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Angelika Wójcik no, miała dużego pecha, bo ona była w ścisłej czołówce przed ostatnim weekendem. No tam niestety choroba, nie pojechała w ogóle w Herenven w ostatnich dwóch Pucharach Świata. Te przecież podwójnie się liczyły. To znaczy punkty uzyskane w nich liczyły się podwójnie. Takie mamy zasady, że w tym finale Pucharu Świata można zyskać trochę więcej. No i w rezultacie, przez to, że nie stanęła na starcie,
A proszę sobie wyobrazić, że nawet gdyby stanęła i zajęłaby ostatnie miejsce, no to punktów byłoby na tyle sporo, że skończyłaby gdzieś w okolicach czołowej piątki klasyfikacji generalnej. No a to, że nie stanęła na starcie, spowodowało, że wypadła poza dziesiątkę i zakończyła na miejscu 13. Trochę się rozgadałem, czas 45:17 to wynik Agaty Klapińskiej, która wygrała w parze poprzedniej, teraz już para numer 15. Tor wewnętrzny Nadia Kluw, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, zewnętrzny Antonina Kosiacka, UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Reprezentantka tomaszowskiego klubu z niewielką, zdaje się, przewagą, choć teraz bardzo dobry wiraż w jej wykonaniu. Ona wygra w tej parze. Chociaż jej rywalka nadgoniła dość mocno. No i to nie była wcale duża przewaga. 45, 39, 45, 77. To czasy obu zawodniczek. Wciąż Julia Grzywińska i Julia Budna. Dwie czołowe zawodniczki. Jedyne, które złamały barierę 43 sekund, no i niemalże nie złamały 42. Więc gdzieś czekamy cały czas na to, żeby ta kolejna bariera pękła. Jeszcze przydałoby się te kilka sekund w dół dzisiaj zejść. Mamy kolejny falstart, dzięki któremu spokojnie mogę przedstawić zawodniczki. To jest para numer 16, tor wewnętrzny Zofia Kaczmarczyk, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Natomiast z toru zewnętrznego ruszać będzie Jagoda Kopczak, SKL Górnik Sanok. Czekamy na takie otwarcie poniżej 12 sekund. Ale to jeszcze nie w tej parze. Cały czas wciąż mamy do czynienia z nastolatkami. Te dwie zawodniczki to przedstawicielki rocznika 2007. Jagoda Kopczak. Szybsza w tym duecie, 45-44, daje jej to miejsce 17. Zofia Kaczmarczyk, 46-19. No i wedle tego, co widzimy na tablicy świetlnej, jest 27 w tym momencie. Para numer 17 przed nami. A w niej z toru wewnętrznego wystartuje Kalina Grat. Z toru zewnętrznego Natalia Fijałkowska. Obie stąd, obie to przedstawicielki KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Natalia Fijałkowska, 11:99. Jest poniżej 12 sekund na otwarciu. Jak widzimy, jest to 11 czas otwarcia. Utrzymuje lepsze tempo od swojej koleżanki. 44:09 to czas Natalii Fijałkowskiej. Siódmy wynik. Kalina Grat 46:87. A Natalia Fijałkowska wskoczyła, przynajmniej póki co, do czołówki. Przed nami jeszcze 8 par. W
parze numer 18 z toru wewnętrznego wystartuje Lena Węglarska, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, z zewnętrznego Adrianna Kluk, MKS Kuprum Lubin. Adrianna Kluk. To bodaj druga, nawet na pewno druga dopiero zawodniczka ze wszystkich, które widzieliśmy do tej pory, która ma powyżej 18 lat. Co Adrianna Kluk bardzo dobrze jedzie, obie zawodniczki zresztą, bo wyrównała nam się rywalizację w końcówce. No i Lena Węglarska 43-11 i ona jest na miejscu trzecim, Adrianna Kluk 43-15 jest na miejscu czwartym. Troszkę na odwrót nam się pokazały tutaj cyferki przy paniach, ale tak, to Lena Węglarska wygrała w tej parze. 43-11 to jej czas, Adrianna Kluk jeszcze mamy jakąś korektę, 43-17, a nie 15, ostatecznie pokazuje się na tablicy wyników. No, są to wyniki na trzecie i czwarte miejsce. A w parze 19 zobaczymy Zuzannę Sączek z toru wewnętrznego MKS Korona Wilanów i Igę Smejdę z toru zewnętrznego KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Niezłe otwarcie, szczególnie w wykonaniu Zuzanny Sączek. Piąty czas tej pierwszej setki. Zobaczymy, czy będzie w stanie to utrzymać, bo jej rywalka przyspiesza na dystansie i to Iga Smejda będzie szybsza w tej parze, o ile nic niedobrego nie stanie się z nią na ostatniej prostej. Wpada już na meteście. I to jest miejsce czwarte albo egzekwo trzecie, bo przynajmniej te dwie cyferki po przecinku dokładnie takie same jak Lena Węglarska, która jest w tym momencie właśnie na trzeciej pozycji. Wciąż Julia Grzywińska na prowadzeniu, Julia Budna na miejscu drugim. A przed nami już tylko sześć ostatnich par. Para numer 20. Tor wewnętrzny Alicja Jaszta, UKS Orlica Duszniki-Zdrój. Tor zewnętrzny Amelia Steć, UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki. I wystartowały Alicja Jaszta, ale również możemy kojarzyć z toru krótkiego, z short tracku. Bardzo dynamicznie rozpoczęła. Obie zawodniczki z dobrymi czasami otwarcia. Amelia Stec teraz będzie biec po tym wewnętrznym łuku. Jest na prowadzeniu na ostatniej prostej i zapowiada się, że będzie to bardzo dobry czas na czołówkę. 42-58. 42-58. Amelia Steć na miejscu trzecim w tym momencie. Alicja Jasztal również bardzo dobry rezultat. 42-95. To z kolei jest w tej chwili miejsce czwarte. Mamy cztery zawodniczki, które zeszły poniżej 43 sekund. Nie ma jeszcze żadnej, która by zeszła poniżej 42. No może w tej parze się doczekamy. Para numer 21. Tor wewnętrzny Livia Kubin, KS SNPTT 1907 Zakopane. Tor zewnętrzny Aleksandra Królikowska, MKS Korona Wilanów. Pomimo, że również są to młode zawodniczki, mają już kilka wysokich pozycji Mistrzostw Polski na swoich kontach.
co prawda Livia Kubin głównie na tych dłuższych dystansach. I jak widać zresztą Ola Królikowska rozpoczęła bardziej dynamicznie od Livii. I to Ola Królikowska prawdopodobnie wygra, chociaż na dystansie Livia Kubin dużo zyskała. I wcale ta przewaga Oli nie będzie duża, o ile w ogóle będzie. Wpadły niemal jednocześnie na metę. No i według tych czasów, które nam się wyświetliły, to Livia Kubin wygrała z Olą Królikowską. Znakomity finisz, 42-59. Miejsce czwarte w tym momencie Ola Królikowska, 42-65. I miejsce piąte. Cztery pary pozostały do końca. Julia Grzywińska i Julia Budna wciąż utrzymują się na prowadzeniu. Czas 42.07, przypomnę, to jest ten, który daje w tej chwili miejsce pierwsze. Te dwie dziewczyny są już pewne, że będą w czołowej dziesiątce zawodów. W parze numer 22 widzimy natomiast na torze wewnętrznym Igę Wojtasik, AZS AWF Katowice. Tor zewnętrzny to Zofia Braun, WTEU Stegny Warszawa. One już wystartowały. Iga Wojtasik w ubiegłym roku siódme miejsce w Mistrzostwach Polski. Tam był czas 41.30. A teraz zdecydowanie z przodu. To nie jest najbardziej komfortowa sytuacja, gdy tak się odjeżdża rywalce, gdy nie ma się ostatecznie z kim rywalizować. Z pewnością będzie to bardzo dobry rezultat. Iga Wojtasik jest już na mecie, jest to prowadzenie, jest to czas 40-14. Zatem poprawia się względem roku ubiegłego i to znacznie. Zofia Braun, no też czas bardzo niezły, bardzo dobry, 42-15, to jest miejsce czwarte. A widzieliśmy, jaka różnica była między nią a Igą Wojtasik. Iga Wojtasik już na pewno będzie w czołowej siódemce, a może i wyżej, bo teraz w 23 parze widzimy dwie bardzo młode zawodniczki. Na torze wewnętrznym piekielnie utalentowana Hanna Mazur, obok na torze zewnętrznym równie utalentowana Kornelia Woźniak. Dwie dziewczyny z tego samego klubu, z UKS Orlicy Duszniki Zdrój. Ścigają się między sobą w short tracku i to ścigają się o zwycięstwa. Są w swoich rocznikach czołowymi zawodniczkami na torze krótkim. Zobaczymy, na co je stać na torze długim, jeśli w grę wchodzi rywalizacja z seniorkami. Pierwsza setka za nimi. Bardzo dobre otwarcie w wykonaniu Kornelii Woźniak. Hanna Mazur tylko niewiele wolniej. Będą bardzo szybkie. Roczniki 2007-2008 to będą bardzo, bardzo dobre czasy. I to myślę, że nie tylko jak na te roczniki, ale w ogóle to będzie czołówka tych zawodów. Kornelia Woźniak, to będzie bardzo dobry czas. 40-43. Drugie miejsce w tym momencie, 40-72 Hanna Mazur. Miejsce trzecie, Iga Wojtasik wciąż na prowadzeniu. No a za nią te dwie bardzo młodziutkie zawodniczki, które zapiszą swoje nazwiska w ścisłej czołówce Mistrzostw Polski Seniorek. A przed nami już tylko cztery zawodniczki. To walka o medale. To najlepsze panczenistki, najlepsze sprinterki w Polsce. Para 24, tor wewnętrzny, Martyna Baran, WTEU Stegny Warszawa. Tor zewnętrzny, Kaja Ziomek, obrończyni tytułu, Kuprum Lubin. Zawodniczka, która stawała na podium Pucharu Świata w ubiegłym sezonie. Zawodniczka, która jest ósmą zawodniczką Europy z Herenwen ze stycznia. Zawodniczka, która biega niesamowicie szybko.
i za moment postara się jeszcze raz udowodnić, że to ona jest najszybsza w kraju. Tego można się było spodziewać, że bardzo mocne otwarcie u obu. Martyna Baran tutaj podniesie wysoko poprzeczkę Kai Ziomek. No ale Kaja teraz nadgania, Kaja wyjdzie jako pierwsza na ostatnią prostą. Ona tutaj ściga się i z Martyną, i trochę z tym wirtualnym czasem, żeby być jeszcze lepsza niż para następna. Jest Kaja Ziomek, to będzie na pewno prowadzenie. Czas 39.33. 39.33. I 39.91 Martyna Baran, więc dwa pierwsze czasy. No ale zawahałem się przy tym czasie Kai Ziomek. Mówiłem, że w ubiegłym roku tutaj dwie zawodniczki zeszły poniżej 39 sekund, że to jest od pewnego momentu taka bariera postawiona. 2018 rok był ostatnim, w którym mistrzyni Polski miała powyżej 39 sekund. Była to zresztą właśnie Kaja Ziomek, 39.56 wówczas. Znaczy teraz 39.33 tutaj starczy do złota. No zobaczmy, ostatnia para, Karolina Bosiek, tor wewnętrzny, Angelika Wójcik, tor zewnętrzny. Pierwsza to reprezentantka KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki, druga Kuprum Lublin. Angelika Wójcik srebrna w roku ubiegłym, Karolina Bosiek brązowa. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Czas otwarcia to już jakiś pierwszy wyznacznik. Mknie w tym biało-czerwonym stroju Angelika Wójcik. Najlepszy czas otwarcia. Być może po swoje pierwsze złoto mistrzostw Polski na tym dystansie. Wspominałem, że ma już złoto Pucharu Świata, nie ma jeszcze złota mistrzostw Polski. Być może to ostatnie 100 metrów właśnie w pogoni za tym złotem. Za złotem w kraju, za byciem najlepszą. Zobaczmy, jaki czas jest poniżej 39 sekund. 38.47. Angelika Wójcik, mistrzynią Polski na dystansie 500 metrów. Karolina Bosiek, która dojechała za nią, no wyświetlił się czas 39.13, co oznacza, że Karolina Bosiek zgarnia medal srebrny na tym dystansie. Kaja Ziomek, choć wygrała zdecydowanie w swojej parze, bierze brąz i dla niej to jest chyba tylko brąz, bo Kaja Ziomek dotychczas, no, w latach ubiegłych przyzwyczaiła nas do tego, że na tym dystansie była niemalże niepokonana. W 2020 przegrała co prawda sensacyjnie z Karoliną Bosiek, ale w 2018, 2019 i 2021 to ona zostawała mistrzynią Polski. Nie będzie jej piątego w karierze złota na tym dystansie. Jest za to pierwsze złoto na tym dystansie Angeliki Wójcik, a trzecie łącznie w karierze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski. A więc jeszcze raz Angelika Wójcik ze złotem, ze srebrem. Karolina Bosiek z brązem. Kaja Ziomek na czwartym miejscu. Rywalizację zakończyła Martyna Baran. Za moment dekoracja. A po dekoracji zajmiemy się panami. U nich rywalizacja o medale będzie równie ciekawa. Miejmy taką nadzieję. No, zwykle była na żyletki, więc czemu nie tym razem?
Proszę Państwa, naszą populację, pierwszą populację, pierwszą populację i tu mamy starszy 500 metrów mają rozpoczynamy od naszych samolotów, od które zawsze zachowały się niestety w układach, które były szybciej niż szybciej. Zapraszam Państwa, żeby wykonano do tego dodatka. Nasz gość się sam odnosi się już do domu, do zrealizowania pana, czy do zrealizowania się. Prezesem CC Medalla, prezesem z Kasorowym,
prezes prezesem MCC medalem. Oczekują na nasze nasi kierunki w kraju. Zapraszamy gorąco. Nasze seniorki przygotują się do zawodniczki kategorii młodzieżowej, bo powiem oczywiście na początku naszego spotkania dzisiaj, że są to mistrzostwa polskie, 37 mistrzostwa polskie na dystansach, ale również mistrzostwa polskie z kategorii młodzieżowej. Z tych dwóch kategorii młodzieżowych rywalizują dzisiaj zawodnicy i zawodniczki. Zapraszamy. Proszę Państwa, z wielką przyjemnością mogę ogłosić w tej chwili oficjalne rezultaty pierwszej konferencji 37 mistrzostw Polski na dystansie 500 metrów. Miejsce trzecie, medal brązowy, zdobyła reprezentanta Interesortu Lublin Kaja Zioła. Miejsce drugie, medal srebrny, tytuł wicemistrzyni Polski, biegła na dystansie 500 metrów, pan zdobyła reprezentantka klubu sportowego w Gliwicach, Tomaszów Mazowiecki, Karolina Nosik. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł mistrzyni Polski, biegła na dystansie 500 metrów, zdobyła reprezentantka Interesortu Lublin Angelika Wojcik, rekordzistka kraju, proszę Państwa, na tym dystansie potwierdza swoją wysoką formę w pierwszych oficjalnych zawodach mistrzowskich w roku sezonie 2022-2023, a za tydzień już konfrontacja ze światową członką medalu wręcza prezes Polskiego Związku Zdrowia Szybkiego pan Rafał Tatarów oraz Bartłomiej Pakuła, prezes MCC medalu. Zapraszamy, proszę Państwa, również na podium trenera mistrzyni Polski, bo to tradycja Polskiego Związku Zdrowia z zawodniczką. Również medal patentowy otrzymuje trener. No i proszę Państwa, proszę bardzo, wysokie funkcje nie przeszkadzają w zdobywaniu mistrzostw laurów trenerskich. Pan Piotr Lawikiewicz, wiceprezes Polskiego Związku Zdrowia Szybkiego, postawił tego właśnie mistrzostwa, którego dziś jesteśmy świadkiem. Jest trenerem mistrzyni Polski, bo wróciła do swoich barw. Rekordzistka kraju mistrzyni Polski, Angelika Wójcik, lekarska wyboru. Gratulacje, proszę Państwa, dla tych naprawdę wspaniałych par, które robią dobre naprawdę dla polskiego wyznawstwa bardzo dużo. Przypomnę swoje kierunki Europy, również świata. Za tydzień w Norwegii i Stalagę będą walczyły jako reprezentanty naszego kraju na Mistrzostwa Świata z najlepszymi sprinterkami z całego roku. A dziś gratulujemy mistrzyni Polski, a wicemistrzyni Karolinie Nosik i bardzo dziękuję.
Także zacieśniają się tego Państwa dzięki współpracy Polskiego Związku z kolejnymi sponsorami na sprawę. Wszystko dla dobra rozwoju naszego rynku środkowego. Ja już wspomniałem przed czasem chyba do Polski, że dawno ma Pan Amanda, zresztą tak nie było, bo jeszcze czasem dla Polskiego Związku, że tak liczna grupa w okresie obiekta była w Polsce Centralnej w Polsce, pierwsze oficjalne zawody w tym sezonie po ciężkich treningach, tak wynika z wywiadu, z informacji, czyli wczoraj wywiadu, jeszcze nie wszyscy w pełni wypoczęli, ale miejmy nadzieję, że już za tydzień będzie w stawie i będą nasi reprezentanci w pełni formie odpoczęci przystąpić do realizacji pierwszego Pucharu Świata. Po stawie jak widzieliśmy, panie zostały już udekorowane, zatem czas na rozpoczęcie rywalizacji na tym samym dystansie wśród mężczyzn. Tutaj 19 par, zatem nieco mniej. W pierwszej na torze wewnętrznym Mikołaj Krawczyk, MKS Korona Wilanów, na zewnętrznym Jan Podskarbi, KS Arena Tomaszów Mazowiecki. Za moment poznamy pierwsze czasy, do których będziemy
porównywać następnych zawodników. No a ja z tego miejsca chciałbym małą prywatę uskutecznić i pozdrowić Bartka Pisarka, z którym komentowaliśmy wspólnie niejedne zawody. No, Bartka wywiało aż do Argentyny. Uskutecznia teraz inną dyscyplinę, równie bliską, a może nawet bliższą swojemu sercu. Pilnuje naszych zawodników w trakcie Mistrzostw Świata wrotkarskich. No i tam również sukcesy i o tym za moment opowiem, ale najpierw te pierwsze czasy odnotujmy. 42:00 równiutkie. Mikołaj Krawczyk, on szybszy w parze numer 1. No nawet po korekcie 41:99 zapisane po jego stronie i to on jest pierwszym liderem. No a jeśli chodzi o Argentynę, o której już wspomniałem, no wybyło nam tam kilkoro zawodników, których oglądalibyśmy normalnie tutaj, którzy walczyliby o wysokie pozycje. Dlaczego wspominam o tym na początku rywalizacji mężczyzn na dystansie 500 metrów? Bo nie będzie w tej rywalizacji Marka Kani, jednego z trzech najlepszych polskich zawodników ubiegłego sezonu Pucharu Świata, bo Marek łączy wrotkarstwo z łyżwiarstwem i on również razem ze swoim bratem Mateuszem jest w tym momencie w Argentynie. Jest również w Argentynie Wiktoria Dąbrowska, po której też liczylibyśmy na dobre wyniki na niejednym dystansie, myślę. Ona wczoraj czwarta na 500 metrów we wrotkach na Mistrzostwach Świata. Zatem bardzo dobry wynik. No i z tego, co Bartek zdążył mi napisać w chwili przerwy, Erin Jackson, o której wspomniałem wcześniej, rekordzistka tego toru na 500 metrów, została mistrzynią świata właśnie na wrotkach. Za nami druga para. Dwóch zawodników Górnika Sanok, Roch Maliczowski z czasem 39:12 obejmuje prowadzenie. Podobnie jak u kobiet, ta lista startowa złożona w większości z zawodników bardzo, bardzo młodych. Parze numer 3 na torze wewnętrznym Kacper Busse, Kuprum Lubin, na zewnętrznym Andrzej Grzelak, Sparta Grodzisk Mazowiecki. Jak wspomniałem, 19 para jeszcze wcześniej, kończąc rozmowę o 500-ce kobiet, wspomniałem, że ta rywalizacja u mężczyzn jest zwykle na żyletki i nie było tutaj przesady, bo patrząc na ostatnie lata i na to, jak niewielkie były różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami na czołowych pozycjach, no należy się spodziewać, że i tym razem rywalizacja przysporzy nam emocje. Oczywiście no bardzo szkoda, że nie ma Marka Kani, bo on tutaj walczyłby o medale. Prawdopodobnie włączyłby się w walkę o medal złoty. Przy jego braku głównymi faworytami są Piotr Michalski i Damian Żurek, czyli złoty i srebrny medalista sprzed roku także. Rok temu różnica między Piotrem Michalskim a Damianem Żurkiem wyniosła 0,12 sekundy. Dwa lata temu z kolei Artur Nogal, który już zakończył karierę, który już nie jeździ, wygrał również z Damianem Żurkiem o 0,14. Więc dwa lata z rzędu Damian nieco w tyle, tak malutkim, malutkim dystansem. Kacper Busse wskoczył na miejsce trzecie z czasem 41:22. Wciąż Roch Maliczowski na prowadzeniu 39:12. To najlepszy czas po trzech parach. W czwartej widzimy na torze wewnętrznym Mateusza Wełnickiego, na torze zewnętrznym Filipa Witkowskiego. Obaj są reprezentantami MKS-u Korony Wilanów. A jeszcze kontynuując ten taki być może trochę przydługi wstęp, dodam, że rekord Polski na tym dystansie należy do Piotra Michalskiego, 34:189. Rekord tego toru natomiast niewiele słabszy, 34:26, to zasługa Tingyu Gao, Chińczyka, który
dokonał tego 12 listopada 2021 roku podczas Pucharu Polski. Mamy już... Emocjonujmy się tym, co na lodzie, żeby te kolejne pary nie umykały na czcze i gadaninie. Mateusz Wełnicki będzie szybszy w parze numer 4. Ale czas 42.85 daje miejsce szóste. Jeden póki co tylko Roch Maliczowski zszedł poniżej 40 sekund. Patrząc na poprzednie lata, możemy zakładać, że tutaj trzeba będzie no na pewno złamać granicę 36 sekund, biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku aż czterech zawodników dokonało tego. Zresztą dwa lata temu również. To nie wyobrażam sobie innego scenariusza, żeby i tym razem Mistrzostwo Polski kryło się w czasie poniżej 35,5 sekundy. Następna para już wystartowała. Tor wewnętrzny Ryszard Wyszyński, UKS Błyskawica, Domaniewice. Tor zewnętrzny Krzysztof Galach, Pilica Tomaszów Mazowiecki. Drugi i trzeci czas otwarcia. Więc nieźle, szczególnie, że pomiędzy Rochem Maliczowskim a innymi zawodnikami, którzy dotychczas uzyskali swoje wyniki, dość duża przepaść. Ryszard Wyszyński już na mecie, 39.21. Dobry czas, dający w tym momencie drugie miejsce. Krzysztof Galach tej 40 nie złamał, 40.63, daje jednak na ten moment miejsce trzecie. Ale przypomnijmy, to dopiero piąta para. Z łącznie 19, które mam na liście startowej. A na tablicy wyświetla się, że 6 z 20. Więc zobaczymy, czy jakaś niespodzianka nam się tutaj nie kryje na sam koniec. Para numer 6. Tor wewnętrzny Patryk Niepołomski, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Tor zewnętrzny Patryk Kudła, SKL Górnik Sanok. Obaj to chłopcy z rocznika 2007. No, blisko złamania 11 sekund na otwarciu. Patryk Niepołomski. Póki co szybszy w tej parze, ale będzie musiał zamykać po zewnętrznej. To jest trudniejsze, szczególnie w tym wymiarze mentalnym, bo wydaje się, że już jest tak blisko do mety, a trzeba jednak nieco więcej przejechać. Ale Patryk Niepołomski wygra ze swoim rywalem, czy wygra z czasami innych rywali, którzy do tej pory przejeżdżali. No 40.21 to jest w tym momencie trzeci czas. Wciąż na prowadzeniu Roch Maliczowski, drugi Ryszard Wyszyński, Patryk Niepołomski wskakuje na pozycję trzecią. Przed nami para numer 7, tor wewnętrzny Eryk Marciniak, tor zewnętrzny Bartłomiej Lenarcik, obaj są reprezentantami KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Podobne stroje, nawet identyczne, niepodobne. Na szczęście w łyżwiarstwie nie możemy, nie da się pomylić zawodników z tego względu, że jadą po różnych torach. No, gdyby mieli jeszcze jechać jednym torem, to rzeczywiście chłopcy o podobnej posturze w identycznych strojach mogliby być bardzo trudni do rozróżnienia. Eryk Marciniak na prowadzeniu w tym duecie. 40.33 to jest czas, który daje miejsce trzecie.
starcie już kolejnych dwóch zawodników. Na torze wewnętrznym Kacper Czechowski, WTU Stegny Warszawa. Na zewnętrznym Kamil Sitnik, MKS Korona Wilanów. Już pierwsze 100 metrów za nimi, dobre otwarcie Kacpra Czechowskiego. 10:69 na tej pierwszej setce. To jest najlepszy czas tego odcinka, no ale oczywiście później jeszcze trzeba utrzymać kolejne 400 metrów. To nie jest wcale takie proste, ale jest szybki Kacper Czechowski. Zobaczmy, czy pozwoli mu to objąć prowadzenie. 39:34 to jest miejsce trzecie na ten moment. 39:34. Nie zabrakło wcale dużo. Kamil Sitnik jadący za nim 40:04 to z kolei miejsce czwarte. Nadrobił nieco w końcówce biegu. Metrów jest dystansem, który nie wybacza błędów, gdzie wszystko trzeba robić niemal idealnie, bo każda setna sekundy może być ważna. Par numer 9, tor wewnętrzny Piotr Dąbrowski, UKS Błyskawica Domaniewice, tor zewnętrzny Oskar Podczerwiński, SKL Górnik Sanok. Zawodnik z Sanoka bardziej płynnie rozpoczął ten bieg. Jest drugi czas otwarcia. Szybszy był na tym etapie tylko Kacper Czechowski. No ale Kacper ostatecznie wykręcił czas, który daje na ten moment trzecie miejsce. Zobaczymy, czy w tym momencie zawodnikowi szybszemu z tej pary, Oskarowi Podczerwińskiemu, uda się dowieść nieco lepszy czas. No i też na styku 39:17. Miejsce drugie. 0,05 zabrakło do Rocha Maliczowskiego. No nawet teraz zweryfikowany lekko ten czas 39:16, więc jeszcze mniej zabrakło do lidera. Ale mimo wszystko po swoim starcie Oskar Podczerwiński jest drugi. Para 10, w niej Mikołaj Florkowski, UKS Wiking Elbląg i Maciej Kwarciak, AZS Zakopane. Oczywiście podobnie jak u pań, te największe emocje czekają nas w ostatnich parach. To tam Piotr Michalski, tam Damian Żurek, tam ci, którzy będą próbowali się wtrącić w ich rywalizację o złoty medal Mistrzostw Polski. Piękny był poprzedni sezon, jeśli chodzi o polską 500 w Pucharze Świata. Szczególnie u mężczyzn ten rozwój był bardzo dostrzegalny, taki rozwój wynikowy, bo zaczynaliśmy bez żadnego zawodnika w dywizji A wśród najlepszych, a później były momenty, i to całkiem długie momenty, gdzie tych zawodników było aż trzech, bo były Piotr Michalski, Marek Kania i Damian Żurek. No a teraz świetny bieg Mikołaja Florkowskiego, 38:31. To jest na ten moment prowadzenie. Jako pierwszy złamał barierę 39 sekund. A uzupełniając to, o czym mówić zacząłem, w ubiegłym sezonie panowie również stawali na podium Pucharu Świata na tym dystansie. Marek Kania zajął trzecie miejsce w Stavanger, natomiast Piotr Michalski był drugi w ostatnim w sezonie Pucharze Świata w Herenven. No i ostatecznie Piotr Michalski zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Tutaj dzięki temu, że mamy fall start,
pozwolą się panowie przedstawić. Para 11 z toru wewnętrznego Stanisław Królikowski, MKS Korona Wilanów, natomiast z zewnętrznego Szymon Kwapisz, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Drugiego falstartu już być nie może i miejmy nadzieję nie będzie, bo to zawsze przykre, gdy zawodnik w ten sposób jest wykluczany z rywalizacji. Na szczęście ruszyli czysto. Stanisław Królikowski lepiej na początku, ale to nie jest znaczna różnica. Zobaczmy, obaj zdecydowanie powyżej 11 sekund na otwarciu. Goni Szymon Kwapisz. Jest szybszy w tym fragmencie i to on zdecydowanie wygra w tej parze. Po torze wewnętrznym reprezentant tomaszowskiej Pilicy wygra ze swoim rywalem. Czas 40:14 starcza na miejsce 8 w tym momencie. Jeden póki co Mikołaj Florkowski przejechał poniżej 39 sekund. Czas 38:31. Daje prowadzenie. Patrzę na czasy z lat poprzednich. Trzeba było jeszcze złamać tę barierę 38 sekund i być na poziomie 37 z kawałkiem, by w ogóle załapać się do pierwszej dziesiątki Mistrzostw Polski. Tymczasem rusza para 12. Tor wewnętrzny Szymon Hostyński, SKL Górnik Sanok, tor zewnętrzny Jerzy Stadnicki, WTL Stegny Warszawa. Pierwszy i drugi czas otwarcia. Najszybsi na początku. Szymon Hostyński w tym zielonym stroju, charakterystycznym bardzo dla drużyny z Sanoka. Na jego rywal tuż za nim. Będzie jeszcze wyrównana walka na mecie. Szymon Hostyński wygrywa w tej parze i obejmuje prowadzenie. 38:21. A Jerzy Stadnicki, choć był bardzo blisko, no to 38:53 nie daje nawet miejsca drugiego, daje miejsce trzecie w tej chwili. Więc Szymon Hostyński, Mikołaj Florkowski na miejscu drugim cały czas. A Jerzy Stadnicki na miejscu trzecim. Para numer 13. Tor wewnętrzny Antoni Pluta, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, tor zewnętrzny Wojciech Szelongowski, WTL Stegny Warszawa. Równiutko na początku. Tylko nieznacznie wolniej od pary poprzedniej. To też może być bardzo dobry bieg, szczególnie zdaje się w wykonaniu zawodnika z Tomaszowa Mazowieckiego, bo to on prowadzi. Jedzie mocnym tempem do mety Antoni Pluta i 37:47. To jest czas, który daje prowadzenie i 37:47. No to jest czas, który może pozwolić mu na zakręcenie się w okolicach czołowej dziesiątki. Zakręcić na pewno, bo pozostało nam 6 par jeszcze tylko do końca. Więc nawet jeżeli wszyscy wyprzedziliby Antoniego Plutę, to skończy za tą dziesiątką bardzo nieznacznie. Kolejna z par, Mateusz Śliwka, tor wewnętrzny, to reprezentant UKS-u Trójki Milanówek, natomiast z toru zewnętrznego wystartował Mikołaj Bielas z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Mateusz Śliwka najlepszy na tym początkowym 100-metrowym odcinku. Ale po przejechaniu tego odcinka pozostaje jeszcze okrążenie.
będzie blisko między tymi zawodnikami. Mateusz Śliwka na nieznacznym prowadzeniu. Teraz je powiększa na tych ostatnich metrach. 37-16. Mateusz Śliwka obejmuje prowadzenie. Wyprzedza Antoniego Plutę. Mikołaj Bielas 37-87. Więc przegrywa zarówno z Mateuszem Śliwką, jak i Antonim Plutą. Jest w tym momencie na miejscu trzecim. Para numer 15. Michał Kopacz z toru wewnętrznego. KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki. Z toru zewnętrznego Maksymilian Rzepka. KS SN PTT 1907 Zakopane. Najstarszy klub sportowy w Polsce. Wystartowali. Michał Kopacz bardziej dynamicznie. 10:34 na pierwszych 100 metrach. Wstrzelił się w te czasy, które mieli ci, którzy wykręcali najlepsze dotychczas wyniki. Będzie kończył po zewnętrznym torze. Nie jest to zawsze wygodne. Zobaczymy, jaki czas utrzyma do końca. 37:56. Michał Kopacz wskakuje na miejsce trzecie. Nawet po tej weryfikacji o 1/100. 37:55 ostatecznie. 37:84. Z kolei jego partner z pary, Maksymilian Rzepka, to jest miejsce czwarte. Prowadzi Mateusz Śliwka. Na drugim miejscu wciąż Antoni Pluta. Natomiast my mamy już na starcie parę numer 16. A tutaj z toru wewnętrznego Kacper Abratkiewicz. I to absolutnie nie jest żadna zbieżność nazwisk z naszym trenerem. To jest jak najbardziej rodzina, więc nasz trener kadry narodowej teraz z większym biciem serca z pewnością wpatruje się w tę parę. Obok Kacpra Abratkiewicza z toru zewnętrznego wystartuje natomiast Jan Świątek, reprezentant Stoczniowca Gdańsk. Mamy falstart. Jeszcze raz ustawiam się obaj zawodnicy. 37:16 to czas Mateusza Śliwki, czas, który trzeba przebić, aby zyskać prowadzenie w zawodach. Mocno ruszył Kacper Abratkiewicz, ale Jan Świątek jeszcze szybszy na otwarciu. Nie szybszy. Szybszy minimalnie Kacper Abratkiewicz, na tyle dużo, że jest to najlepszy czas otwarcia z całej stawki. Zobaczmy, jak będzie w końcówce. Kacper Abratkiewicz prowadzi w tej parze i czy obejmie prowadzenie łącznie w całej stawce. 36:86. Zawodnik z rocznika 2005. Oczywiście te liczby, które wyświetlają się, mówiące o pozycji na odwrót. Kacper Abratkiewicz jest oczywiście pierwszy, Jan Świątek jest trzeci. 36:86 to czas, który daje prowadzenie. Pierwszy zawodnik, który pokonał barierę 37 sekund. Przed nami para numer 17, Szymon Wojtakowski, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki. On wystartuje z toru wewnętrznego, z zewnętrznego Piotr Nałęcki, AZS AWF Katowice. Zobaczmy, czy będą w stanie również nawiązać do tego, co przed momentem Kacpera Bratkiewicz, żeby zejść poniżej 37 sekund.
Szymon Wojtakowski ruszył mocno, Piotr Nałęcki zdecydowanie wolniej. On tutaj nie powalczy o miejsce w czołówce. Natomiast prowadzący w tej parze może uzyskać całkiem niezły czas. Szymon Wojtakowski zbliża się do mety. Umykają te sekundy nieubłaganie, ale to jest 36,82. 36,82. O 0,04 sekundy obejmuje prowadzenie. 46,83 nawet po korekcie. Więc 0,03 sekundy przed Kacperem Abratkiewiczem. A przed nami para numer 18. Para, w której zobaczymy chyba największego faworyta do złotego medalu. Z toru wewnętrznego Gaweł Oficjalski, AZS AWF Katowice, ale na torze zewnętrznym jego kolega z tego samego teamu, Piotr Michalski, zawodnik, który stawał na podium Pucharu Świata. Mistrz Europy na 500 metrów ze stycznia tego roku, z Herenven. Tam pokonał wszystkich, tam był zdecydowanie najszybszy. Później, miesiąc później, Igrzyska Olimpijskie, które sportowo również były dla niego bardzo udane. No wiemy, że mentalnie dla całej naszej kadry nie była to impreza dobra, ale do tego już nie chcemy wracać. Chcemy myśleć o wynikach sportowych i o tym, żeby ten poprzedni sezon przenieść również na ten, żeby Piotr Michalski śmigał na lodzie tak, jak potrafi najlepiej, tak jak robi to teraz. Fantastyczna jazda Piotra Michalskiego. Jaki będzie czas? Jaki będzie czas? 35,70. 71. 35,71. Czas, który daje prowadzenie. Natomiast czy daje pewność, że będzie złoto przed biegiem Jakuba Piotrowskiego i Damiana Żurka? No z pewnością nie. Piotr Michalski w ubiegłym roku miał 35,20 na liczniku, gdy zdobywał złoty medal. Damian Żurek wówczas 35,32. No, on potrafi biegać tak szybko, oczywiście. No, trudno też porównywać rok do roku. Być może zmieniło się coś w warunkach, w lodzie. Ale wiemy, że tutaj takie czasy są możliwe do przebicia. Para numer 19, tor wewnętrzny, Jakub Piotrowski, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki, tor zewnętrzny, Damian Żurek z tego samego klubu. I już wystartowali Damian Żurek i Jakub Piotrowski. Zobaczmy, czy to będą rezultaty, które pozwolą nawiązać walkę z Piotrem Michalskim, z tym 35,71. No, bałem się, żeby tam nie doszło do jakiejś kolizji przy przechodzeniu na drugi tor. Bardzo mocno rozpędzony Damian Żurek. On tutaj walczy korespondencyjnie z Piotrem Michalskim. Czas nieubłaganie mija, ale jest 35,55. Damian Żurek mistrzem Polski na dystansie 500 metrów. Jakub Piotrowski minimalnie za podium. 36,80 w jego wykonaniu. No, a Damian Żurek przeszedł w tej hali całą pełną taką drogę od tego juniora, który aspirował. Od momentu, kiedy wybudowano tą halę w 2017 roku i wówczas miał szóste miejsce mistrzostw Polski. Później dwa razy brakowało niewiele do podium. Był minimalnie za nim, był czwarty, dwukrotnie z rzędu. Później dwukrotnie z rzędu bardzo mało brakowało do złota. Był drugi, najpierw przegrał z Arturem Nogalem, później z Piotrem Michalskim i wreszcie teraz jest na najwyższym stopniu podium, to znaczy za moment będzie na najwyższym stopniu podium. Póki co jest mistrzem Polski, bo tego już mu nikt nie zabierze. Złoty medalista na 500 metrów, Damian Żurek. Piotr Michalski zakończy zmagania na miejscu drugim. Odkąd powstała ta arena, on z kolei nie zszedł z podium.
W 2017 roku srebro, w 18 brąz, w 19 złoto, w 20 brąz, w 21 złoto i dzisiaj znowu srebro. Taki cykl medalisty mistrzostw Polski. Ale dzisiaj to Damian Żurek będzie się na podium cieszył bardziej. To on zgarnie złoto. Za moment zobaczymy dekoracje najlepszych sprinterów w kraju, a później przejdziemy do rywalizacji na dłuższych dystansach. Będzie 3000 metrów pań, 5000 metrów panów. A to wszystko po krótkiej przerwie na wręczanie medali i drobną opiekę nad lodem. Trzeba to powiedzieć, że to jest pierwszy taki oficjalny
Proszę Państwa, myślę, że gotowi do operacji, to oczywiście gotowi do samego przedstawiciela, prowadzącego akcję planowaną, prezes prezentacji planowanego, prezes firmy NCC Metal, pan Bartłomiej Pakuła, czytałem, czy pan również już gotowe zmiany, jeszcze w świątyczkę Kierunku Polski ostatnio przygotowane. Proszę Państwa, po raz kolejny jest niezmiernie miło podać oficjalne rezultaty. Wyniku na dystansie 500 metrów 37 mistrzostw Polski w Ligi 5 kategorii seniorów. Miejsce trzecie. Medal brązowy był reprezentant AZS-u AWF-u Katowice, Galer Oficjalski. Proszę Państwa, miejsce drugie, medal srebrny, tytuł wicemistrza Polski w biegu na dystansie 500 metrów, to był reprezentant AZS-u AWF-u Katowice, Czerny Hals. I miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł mistrza Polski w biegu na dystansie 500 metrów, zdobył reprezentant klubu sportowego Piwnica Stowarzyszenia Mazowieckiego, Damian Żubek. Spokój mistrzów, tak, proszę Państwa. Rewans za poprzedni sezon, ale myślę, że tak, jak za tym pomógł naszym sprinterem, który trwała, oni pracują ciężko, interesują się z całym sezonem. My niestety będziemy tylko mogli dopingować i odrazować bardzo mocno na każdej imprezie tu w Tomaszowskiej Arenie. A mam nadzieję, że również będzie ta walka o medale już w tym finałowym Pucharze Świata w tym sezonie tu w Tomaszowskiej Arenie. Brązowy medal przed Państwem Prawo Oficjalne dla ZSA WF w Katowice. Srebrny medal mistrza wicemistrz Polski Piotr Michalski na ZSA WF Katowice, aktualnie to mistrz, przepraszam, mistrz Europy, nie mistrz kraju. I mistrz Polski złoty medalista Damian Żubek, gdzieś tam jeszcze poszukiwany pilnie trener Damiana. Krótka prezentacja z chyba losowania tego trenera, tak? Panie Pawle, panowie, trójka sztukerów, tak jak powiedziałem, polskiego uczniostwa, młoda ekipa trenerska, no się nie może zdecydować, tak? Damian Żurek, mistrz Polski, proszę Państwa, 500 metrów sprint zakończony fantastycznymi rezultatami, 35,55. Damian Żurek, Piotr Michalski, 35,71. Gabriel Oficjalski, 36 sekund i 60 sekundy. Własności prezesa Polskiego Związku Wyglądza Wszelkiego i prezesa sponsorskiej firmy NCC medale Bartłomieja Pakuły. Dziękujemy serdecznie. Gratulacje, proszę Państwa. Jest to oczywiście nam tutaj dziś naprawdę bardzo dużo emocji. A ja zapraszam do wypowiedzi kategoria młodzieżowa 500 metrów młodzieżowców mistrzostwa Polski. Miejsce trzecie, medal brązowy na dystansie 500 metrów młodzieżowych mistrzostwa Polski zdobył reprezentant AZS-u AWF-u Katowice, Piotr Kałacki. Drugi miejsce, medal srebrny, tytuł wicemistrza Polski na dystansie 500 metrów w kategorii młodzieżowej zdobył reprezentant klubu sportowego Piwnica Tomaszów Mazowiecki, Jakub Piotrowski. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł młodzieżowego mistrza Polski w biegu na dystansie 500 metrów zdobył reprezentant klubu sportowego Piwnica Tomaszów Mazowiecki, Damian Żurek.
Mienią się tak szybki, to jeszcze tak młody, proszę Państwa, wiele lat przed reprezentantem tomaszowskiej policji, nie tylko przed tej kariery sportowej, nie tylko przyjemności. Polski, Kilica Tomaszów, Wysokiej Polski, Jakub Piotrowski, Kilica Tomaszów i brązowy medal usta, Piotr Polecki, AZS, AWF Katowice, brawo dla grupy medalistów młodzieżowych mistrzostw Polski na dystansie 500 metrów. Medal oczywiście wręcza pan Rafał Kotarów, prezes PZPS-u oraz dla podmienienia pan Kuba, prezes PCC Medal. Dziękujemy serdecznie naszym oficjalom, dziękujemy medalistom biegu skuteckiego w najkrótszej konkurencji na tyle dystansu rozbudowano w ramach oczywiście mistrzostw Polski, seniorów, to już 37 mistrzostwa Polski oraz młodzieżowy mistrzostw Polski. Przed nami kolejne emocje na dystansie 3000 metrów pań, to jest ta konkurencja trzecia, 35 dnia naszych mistrzostw. Ruszamy z rywalizacją na dłuższych dystansach. Te krótsze wyłoniły nam nowych mistrzów Polski, bo ani Angelika Wójcik, ani Damian Żurek nie byli jeszcze złotymi medalistami w kraju na tym dystansie. Dla Damiana Żurka w ogóle to jest pierwszy indywidualny złoty medal mistrzostw Polski. Tym większe gratulacje i tym większa, myślę, jego radość. Natomiast teraz przechodzimy do dystansu 3000 metrów. Zawodniczki będą startować w kwartetach. Tego jeszcze w tym momencie nie widzimy. Ta pierwsza ma najtrudniej. Jedzie sama, bez żadnych rywalek, ale również punktów odniesień obok siebie. Te, które będą jechać później, będą startować w następującym układzie. Na początku jedna para, gdy ta para przejedzie już pewien dystans, wypuszczona zostanie kolejna para. Jeżeli różnice poziomów między parami są dość duże, no dojdzie do tego, że ta para z tyłu dogoni tą parę będącą z przodu. Lub też na odwrót, ta para z przodu może też dogonić tą parę startującą za nią. Takie sytuacje są również niezbyt wygodne dla zawodników, ponieważ wchodzi już zmęczenie, a trzeba pamiętać, żeby w odpowiednich momentach zmieniać tor. Zawodnik panczenista jedzie raz po torze wewnętrznym, raz po torze zewnętrznym, żeby ten dystans się zgadzał, niezależnie od tego, z której strony startuje. Więc trzeba uważać, żeby czasami taka wymijanka na torze nie zachwiała tej równowagi między torem wewnętrznym a zewnętrznym. Za to są dyskwalifikacje. Naprawdę najlepszym się zdarzało tracić medale nie tylko mistrzostw Polski, choć od razu jak sobie pomyślę o mistrzostwach Polski i o straconym medalu na takim długim dystansie, to przychodzi mi na myśl Jan Szymański i ostatnie mistrzostwa kraju, które były rozgrywane jeszcze na stegnach w Warszawie. Proszę wierzyć, było bardzo zimno, wiało,
ten biedny Janek jechał w tym zimnie, wietrze, jechał najszybciej, a na koniec okazało się, że gdzieś tam w końcówce źle zmienił tor i zamiast złotego medalu no, mógł się co najwyżej pocieszyć jakimś gorącym kakaem, choć na stegnach i o gorące kakao myślę, że mogło być wówczas trudno, więc może jakiś kocyk. Tutaj sytuacja o tyle lepsza, że nie ma żadnego wiatru, nie ma aż takiego zimna, bo jakieś jest, musi być, żeby ten lód się trzymał. Dystanse wciąż długie, mordercze dla zawodników, co widać zresztą po liczbie rywalizujących, nie ma zbyt wielu chętnych, choć to zmienia się na plus, bo tych kwartetów mamy aż 6. Oczywiście w pierwszym samotnie jadąca Aleksandra no właśnie, i tutaj mamy pewną nieścisłość, bo wyświetla się nazwisko Smędzik, natomiast w papierach mam chyba błąd, bo zdaje się, że to jest rzeczywiście Magda Smędzik na torze. Waham się, żeby nie popełnić gafy podobnej do tej, którą zrobiłem na samym początku, więc zaczekam, Państwo wybaczą, do końca tego wyścigu, aż się wyjaśni, czy to tablica pokazuje poprawnie, czy to też moje karty z układem, z kolejnością jazdy wiedzą lepiej, kto i kiedy powinien znajdować się na torze. Natomiast jak dobrze śledzić taką rywalizację na tak długich dystansach? Ja zwykle robię sobie tak, że ten dystans rozkładam na czynniki pierwsze. Oczywiście mówiąc do mikrofonu, nie jest to wcale takie proste, żeby rzeczywiście notować sobie jednocześnie i mówić. Ale najlepiej jest rozłożyć dystans na kilka takich punktów, w których porównuje się do siebie zawodników. I rzeczywiście dobrze zrobiłem, że poczekałem, bo moje notatki miały rację. Magda Smędzik była na torze, a jej nie ma na liście startowej. I dopiero teraz Ola Śmieszek, reprezentantka KSSN PTT 1907 Zakopane, wyruszyła w swoją podróż na 3000 metrów. Więc no, poprzednia zawodniczka zrobiła to... Nie chce mi się wierzyć, że z przyjemności 3000 metrów to jest... No może nie potworny, ale bardzo duży wysiłek dla organizmu. Cieszy, że coraz więcej zawodników chce te dłuższe dystanse trenować. U pani dłuższe dystanse oznaczają 3000 i 5000 metrów. U panów ścigamy się na 5 i 10 tysięcy. A jeśli chodzi o te checkpointy, o których mówiłem, myślę, że na 3000 dobrze sobie notować czasy po 1000 metrów, po 2200 i po 3000. To są takie momenty porównań, bo jak widzimy, poszczególne międzyczasy pojawiają się najpierw na otwarcie po 200 metrach, a później po każdym pełnym okrążeniu, po każdych 400 następnych metrach przejechanych, więc te pierwsze 400 metrów Ola Śmieszek przejechała w 37 sekund i 13 setnych. I za moment zobaczymy jej czas po 1000 metrów i to jest 1:39:18. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie teraz w momencie, kiedy jednocześnie mówię, oglądam, a za moment zaczną się jeszcze kwartety, gdzie zawodniczki, każda będzie na innym okrążeniu i to też będzie trudniejsze do ogarnięcia w całości. Natomiast gdy oglądam
sami, gdy w pełni mogę swoją uwagę skupić na zawodniczkach, no i też przyznajmy, zawody, które oglądam sam, w większości są tej rangi, w której zawodniczki nie jadą w kwartetach, a w parach nawet tak długie dystanse, więc też nie trzeba tej uwagi dzielić na cztery, a na dwie. No takie porównywanie co jakiś czas pomaga, to jest jedna rzecz. Po drugie, warto patrzeć na tę liczbę wyświetlaną jako środkową, tę białą. To jest liczba wskazująca, w jakim czasie zawodnik bądź zawodniczka pokonuje pełne okrążenie. Cała dyscyplina polega na tym, żeby przejechać nie dość, że jak najszybciej, to żeby utrzymywać mniej więcej równe tempo. No bo wiadomo, jak działa organizm, myślę, że każdy z Państwa z autopsji wie, kiedy samemu się biega, że kiedy zaczyna się następny kilometr, czy też następne kółko przebiec znacznie wolniej, to następne już raczej szybsze nie będzie. Można się oczywiście zerwać gdzieś na finisz, nadrobić coś, ale raczej jeśli sił ubywa, to już one nie zostaną podczas biegu zwrócone. Więc te czasy okrążeń są coraz słabsze na ogół. Ideałem jest, jeżeli jedzie się szybko i równo, a na koniec, na finiszu jeszcze najlepiej przyspieszy. To domena tych najlepszych. Trzeba bardzo dobrze znać własny organizm, żeby w ten sposób przejechać. 3:44.74 czas Oli Śmieszek na dystansie 2200 metrów. Dwa okrążenia jeszcze jej zostały. Widać, że no, coraz trudniej znosi kolejne okrążenie i to jest jak najbardziej normalna sytuacja. Zresztą bardzo młoda zawodniczka, rocznik 2005. No mówię o tych rocznikach dzisiaj bardzo często. Ale z jednej strony właśnie, żeby uświadomić Państwu, że to są zawodniczki bardzo młode i mają przed sobą niesamowicie dużo czasu i że to, że one nie są jeszcze na takim poziomie jak te, które walczą o medale, nie znaczy, że kiedyś nie będą. To są zawodniczki, które dopiero się kształcą ku temu, żeby osiągać znakomite wyniki. A po drugie mówię o tym dlatego, że to naprawdę cieszy, że mamy tyle młodych zawodniczek, szczególnie tyle młodych zawodniczek na tak długich dystansach. Ja powiem jeszcze dwa słowa o tym, kiedy panowie będą jechali na 5000 metrów, ale naprawdę były czasy, jeszcze nie tak dawno temu, gdzie tych zawodników jeżdżących długie dystanse było niesamowicie mało w naszym kraju. Teraz jest ich więcej, więc coś drgnęło. Idziemy w dobrym kierunku. Długie dystanse to oczywiście domena Holendrów, no ale również Norwegowie, również Kanadyjczycy mają swoich znakomitych przedstawicieli, jeśli chodzi o biegi długie. Przed nami pierwszy kwartet. Tutaj sztuką będzie się nie pogubić. W pierwszej parze tego kwartetu z toru wewnętrznego startuje Magdalena Kula, UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki, a z zewnętrznego Maria Kania z Legii Warszawa. Widzimy właśnie te dwie zawodniczki, które wymieniłem. A już na starcie dwie kolejne. Te dojadą mniej więcej do połowy okrążenia i już widzimy, jak startują z toru wewnętrznego Martyna Paluch, MKS Kuprum Lubin i z toru zewnętrznego Julita Krawiec, SKU Górnik Sanok. Na szczęście tu trafiliśmy na zestaw zawodniczek z dość charakterystycznymi strojami, bo i Legia, i Kuprum, i Górnik mają takie barwy, które się wyróżniają z tłumu. Więc chociażby po tym łatwiej będzie rozpoznać i dojść, kto jest gdzie.
No i to moment, gdzie trzeba zaufać również tym cyferkom, które nam się pojawiają, które miejmy nadzieję nie będą nas mylić. A zatem przy nazwisku żółtą barwą wypisany dystans, który zawodniczka ma już za sobą. Białym, tak jak wspominałem wcześniej, to czas ostatniego okrążenia. Natomiast w trzeciej kolejności tym czerwonym czas, jaki na tym dystansie ma zawodniczka. Mam nadzieję, że mówię to dość zrozumiale. Popsuła nam się nieco belka. Maria Kania na pewno prowadzi w swojej parze. Jadąc z Magdą Kulą. Julia Krawiec natomiast przed Martyną Paluch. Mam wrażenie, że z jakimś opóźnieniem nam się pojawiają wyniki uzyskiwane przez zawodniczki z tej pierwszej pary. Wszak to one powinny jako pierwsze dotrzeć najpierw na tysięczny, a później na 1400 metr. Natomiast jeśli wierzyć liczbom, to zawodniczki z drugiej pary jadą mocniejszym tempem. Widzimy te kolejne rundy w wykonaniu Martyny Paluch i Julity Krawiec poniżej 40 sekund. Natomiast Magda Kula i Maria Kania regularnie jadą powyżej 40 sekund. Maria Kania wolniej w tym momencie od swojej przeciwniczki z pary, choć wciąż utrzymuje się przed nią, to ostatnie rundy nie wróżą najlepiej dla zawodniczki Legii. Natomiast całkiem dobrze poczyna sobie Martyna Paluch z Kuprum Lubin. Jest przed Julitą Krawiec. Na ostatniej rundzie dołożyła do przewagi nad nią, co prawda tylko 600, no ale zawsze. Dopiero teraz powyżej 40 sekund Martyna Paluch. No a Julita Krawiec, bardzo dobra runda, 39.09. Dwa okrążenia do końca. No i zdaje się, że to właśnie zawodniczka z Sanoka zostawiła sobie najwięcej sił na końcówkę rywalizacji. Zawodniczki startujące w drugiej parze widzą przed sobą te, które zaczynały pół kółka przed nimi. Wiedzą, że to już jest końcówka. Zbliżają się do finiszu. No i jeszcze uruchomiły jakieś turbodoładowanie Martyna Paluch i Julita Krawiec. Szczególnie Julita Krawiec. Aż trudno uwierzyć w pomiar tej ostatniej rundy. 38.89. Nagle tak zebrała się w sobie, żeby jeszcze zaatakować. Julita Krawiec pierwsza na mecie z wynikiem 4:53.28. Martyna Paluch 4:58.27. Zawodniczki jadące w parze przed nimi, Magdalena Kula i Maria Kania, zdecydowanie powyżej 5 minut. Ale to nie dziwi, bo pary losuje się w ten sposób, żeby w tych
kolejnych, w tych następnych jechali zawodnicy teoretycznie mocniejsi. A do jakiego wyniku możemy zejść? Otóż rekord toru w Tomaszowie Mazowieckim wynosi 4.04. Ustanowiła ten rekord Irene Schouten, Holenderka podczas Pucharu Świata, no ale na taki wynik myślę, że tutaj nie liczymy. Irene Schouten to kosmitka, która potrafi płynąć po lodzie w niezwykły sposób. Jeśli chodzi o wyniki padające na Mistrzostwach Polski, no ostatnio mistrzostwo na tym dystansie wywalczyła Karolina Bosiek, wówczas z wynikiem 4.17.53. Ale taka ciekawostka, najlepszy przejazd Karoliny Bosiek na 4.15.54 zakończył się medalem srebrnym. Wówczas wygrała Magdalena Czyszczoń i to jest najlepszy wynik Mistrzostw Polski na 3000 metrów. 4.13.81. Jeśli do takiego wyniku dzisiaj ktoś się zbliży, będzie to naprawdę dobry rezultat. Zresztą od powstania Areny Lodowej, mówiłem już o tym dzisiaj kilka razy, że 5 Mistrzostw Polski już za nami na dystansach. Tutaj w Tomaszowie 6 trwa. Te pierwsze na 3000 wygrała Katarzyna Bachleda-Curuś, bardzo zasłużona dla polskiego łyżwiarstwa zawodniczka. No a później w kolejnych latach, gdy już Katarzyny Bachledy-Curuś w stawce nie było, wygrywały naprzemiennie Magda Czyszczoń, Karolina Bosiek, Magda Czyszczoń, Karolina Bosiek. No i teraz wypada, że Magda Czyszczoń znowu miałaby wygrać. Szanse na to są spore, bo Karoliny Bosiek nie ma na liście startowej, więc jest naturalną faworytką właśnie Magdalena Czyszczoń. Pojedzie w ostatnim kwartecie, więc zobaczymy na co będzie ją stać. A tymczasem widzimy zawodniczki z trzeciego kwartetu już na torze. W pierwszej parze wystartowały Emilia Zawisza z Wikinga Elbląg i Julia Budna z Korony Wilanów. Natomiast w drugiej Amelia Stecie ze Sparty Grodzisk Mazowiecki i Agata Glapińska z Pilicy Tomaszów Mazowiecki. I właśnie te dziewczęta widzimy w tym momencie rywalizujące ze sobą z czasem, próbujące przebić najlepszą dotychczas Julitę Krawiec, która prowadzi z czasem 4.53.28. Czy będzie to możliwe? Zdaje się, że jak najbardziej. Julia Budna póki co międzyczasy pokazują, że jedzie na pierwszy czas. Zresztą Emilia Zawisza, będąca razem z nią w parze, również radzi sobie bardzo dobrze. Jadące za nimi także niezłe międzyczasy, choć tam zegar zatrzymał się na jednym z okrążeń, więc nie widzimy międzyczasu ostatniego kółka. Julia Budna wciąż poniżej 38 sekund na rundę. Zdaje się więc, że jedzie najszybciej ze czwórki, którą w tym momencie widzimy na torze. Julia Budna i Emilia Zawisza, teraz ta druga po raz pierwszy powyżej 40 sekund. Widzimy tę pierwszą parę w miarę płynnie na naszych ekranach, jeśli chodzi o wyniki, bo mamy międzyczasy na 2200. Przy drugiej parze międzyczasy pokazują się bardziej chaotycznie, więc trudno mieć ten punkt porównawczy pomiędzy jednymi a drugimi. Jest tak wyczekiwany sygnał, dzwonek oznaczający, że to już ostatnie okrążenie, to już powoli koniec tych męczarni. Julia Budna zmierza do mety i prawdopodobnie będzie prowadziła po zakończeniu rywalizacji trzeciego kwartetu, no ale zobaczmy, poczekajmy na te ostateczne czasy. Yeah.
bardzo zmęczona. Zawodniczka Korony Wilanów. No ale to jest 4:47:76. Taki czas w ubiegłym roku dałby siódme miejsce. Zresztą Emilia Zawisza też bardzo przyzwoity czas 4:50:59. A Emilia Zawisza jest zawodniczką z rocznika 2007. Za moment na metę wpadną również Amelia Steć i Agata Glapińska. Miały międzyczasy słabsze od tej dwójki jadącej przed nimi, więc będą to gorsze czasy. Minimalnie poniżej 5 minut zapewne. No i obie 4:59, Amelia Steć z końcówką 11, Agata Glapińska z końcówką 19. W tym momencie miejsce 5 i 6. Trzy kwartety nam pozostały do końca rywalizacji. Oliwii Kubin mówiłem już, gdy jechała na 500 metrów, że to jest zawodniczka, która sięgała po wysokie, bardzo wysokie miejsca, ale na innych dystansach. To jest właśnie ten jej dystans. Jeszcze do niej będziemy mieli okazję przejść, bo ona jedzie w ostatnim kwartecie, ale to jest właśnie zawodniczka, która w ubiegłym roku wywalczyła brązowy medal. Natomiast teraz kwartet numer 4. Startują z toru wewnętrznego Paula Danielik z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki, a z zewnętrznego Marcelina Gąsienica Roy KS SN PTT 1907 Zakopane. A tutaj widzimy już przygotowujące się do rozpoczęcia biegu dwie kolejne zawodniczki. Wystartowały właśnie Julia Grzywińska, WTU Stegny Warszawa, i Martyna Boksza, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, kolejny z klubów wyróżniających się strojami. Te czerwone kostiumy z dodatkami niebieskimi. Łatwo rozpoznać, że to właśnie gospodarze. Klub stąd, z Tomaszowa Mazowieckiego. metrów do przejechania. To już półmetek rywalizacji na 3000 metrów. Oczywiście nie mówię o tych zawodniczkach, które teraz są na torze. One jeszcze mają troszkę do przejechania. Chodzi mi o to, że trzy kwartety już za nami, no a trzy pozostają w grze, z czego jeden aktualnie jedzie. Na prowadzeniu przypomnę Julia Budna, 4:47:76 to jej czas i to do niej będą równać pozostałe zawodniczki. Patrząc na dotychczasowe międzyczasy, no zdaje się, że będzie trudno wygrać z Julią Budną którejkolwiek z tych, które obecnie są na tafli lodu. No, zawodniczka, która będzie prowadziła po tym kwartecie, będzie już pewna tego, że zakończy rywalizację w czołowej dziesiątce. Nawet ta zawodniczka, która będzie zajmowała drugie miejsce, również będzie już mogła cieszyć się z tego, że znajdzie się w czołowej dziesiątce Mistrzostw Polski na dystansie 3000 metrów. W pierwszej parze Paula Danielik szybsza od Gąsienicy Roy, natomiast w drugiej parze całkiem niezłe rundy kręci Julia Grzywińska. Ona już nam się dzisiaj na 500 metrów z niezłej strony pokazała. A teraz 36:64. Naprawdę
przyzwoity czas, a biorąc pod uwagę, że mowa o zawodniczce z rocznika 2006, zresztą Martyna Boksza również 2006, a dwie pozostałe jadące w tym momencie 2005. No to nawet bardzo niezły czas. ...35,95. Kolejna runda Julii Grzywińskiej. No ona tutaj do czasu Julii Budnej może nawiązać, jeśli nadal będzie utrzymywała tę siłę, którą w tym momencie dysponuje. Przed nią niespełna trzy kółka. W pierwszej parze nieźle Paula Danielik, ale to wciąż są rundy na poziomie 39 z ułamkiem. Natomiast jadące w drugiej parze, a szczególnie Julia Grzywińska, no tutaj zachwycają. No teraz już tempo Martyny Bokszy zdecydowanie spadło. Pytanie, czy Julia Grzywińska będzie w stanie to utrzymać, bo 36-36 na kolejnej rundzie. Już widzimy ten międzyczas. To jest jazda na pierwsze miejsce w tej chwili. To jest jazda po 2600 metrów, lepsza od Julii Budnej. Za moment będziemy mieli na mecie najpierw parę pierwszą, później parę drugą. Chwilę poczekamy po tym, jak Paula Danielik i Marcelina Gąsienica-Roy dojadą na metę, po to, żeby zafiniszowała Julia Grzywińska, być może nowa liderka, być może zawodniczka, która wskoczy nam tutaj no minimum na 9. miejsce Mistrzostw Polski w tym ostatecznym rozrachunku. Paula Danielik, Marcelina Gąsienica-Roy, Julia Grzywińska również finiszują. No i Julia Grzywińska rzeczywiście wskakuje nam na pierwsze miejsce, 4:36.50. To niewiele słabszy czas niż ten, który dał Livii Kubin w ubiegłym roku brązowy medal. 4:36, nawet zweryfikowane te setne nie na 50, a na 46. 4:36.46 to jest naprawdę w skali kraju bardzo przyzwoity rezultat. To jest rezultat, który da więcej niż 9. miejsce. I myślę, że znacznie więcej niż 9. miejsce, ale zobaczmy, jak odpowiedzą inne zawodniczki, przedostatni kwartet przed nami. Tutaj w parze pierwszej z toru wewnętrznego wystartuje Adrianna Kluk, MKS Kuprum Lubin, a z zewnętrznego Iga Smejda, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Natomiast w drugiej parze, którą widzimy w tym momencie, z toru wewnętrznego Dominika Halbryt, MKS Kuprum Lubin, natomiast z zewnętrznego Zofia Braun, WTU Stegny Warszawa. I myślę, że na te dwie zawodniczki powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę. W sezonie ubiegłym, w październiku 2021 roku, Dominika Halbryt zajęła 8. miejsce w Mistrzostwach Polski na tym dystansie, natomiast Zofia Braun 5. Z tym, że żadna nie uzyskała czasu nawet zbliżonego do tego, którym dziś błysnęła Julia Grzywińska. 4:36.46 to jest do przebicia. Zofia Braun, 5. w ubiegłym roku, wówczas miała 4:44. Więc dziś, jeśli chce znowu zahaczyć o czołówkę Mistrzostw Polski, musi jeszcze troszkę do tego swojego rezultatu ubiegłorocznego dołożyć. Zobaczymy, jak będzie szło zawodniczkom w tym roku i czy będą w stanie powtórzyć tak wysokie miejsca, jakie miały w roku ubiegłym. Właśnie na nie skierowana
kamera. Zofia Braun nieźle rozpoczyna. Zresztą jadąca z nią w parze Dominika Halbryt również, nawet jeszcze lepszą rundę w tym momencie wykręciła. Zobaczymy, czy była to tylko jednostkowa sprawa, czy rzeczywiście będzie w stanie jeszcze zejść poniżej 36 sekund zawodniczka Kuprum Lubin. Jadąca w pierwszej parze Adrianna Kluk też kręci teraz 35 z kawałkiem. To też jest niezły rezultat. No, niezły, ale czy nawiązujący do Julii Grzywińskiej, która znakomicie rozwiązała te ostatnie okrążenia. Długo jechała przecież przegrywając między czasami z Julią Budną, natomiast dzięki fenomenalnej końcówce wykręciła ostatecznie czas znacznie lepszy. No i mając te 4:36:46 na liczniku, pewnie teraz z uwagą przygląda się temu, co robią rywalki i które miejsce może dać jej ten czas. Dobra jazda Zofii Braun. Ale kolejna runda z kolei 37:39. To jest spory spadek. Do tej pory było 35, ewentualnie 36 z małym kawałkiem. Zobaczymy na kolejnych rundach, bo jeśli pójdzie to w tym kierunku i nadal będzie powyżej 37 i pójdzie w kierunku być może 38, no to szanse na wyprzedzenie nie tylko Julii Grzywińskiej, ale myślę, że nawet Julii Budnej będą topnieć. Dominika Halbryt powyżej 38 przejechała tą ostatnią rundę. Zofia Braun już ma kolejny międzyczas, no ale to jest 38:20. 38:55 Dominika Halbryt. Nieźle Iga Smejda, bo ona się utrzymuje poniżej 38 na rundę, choć z kolei miała słabszy początek od Zofii Braun. Zobaczymy, ile w tym momencie będzie w stanie nad nią nadrobić i czy zdoła ją wyprzedzić. Julia Grzywińska, 4:36. To jest czas, który usiłują poprawić kolejne zawodniczki. No ale to jest czas, którego nie zdołają poprawić. Teraz jeszcze nieźle Zofia Braun. Iga Smejda, no będzie wysoko, ale do Julii Grzywińskiej zabraknie znacznie. Iga Smejda jest wysoko, 4:46:36, minimalnie przebiła Julię Budną. To jest drugie miejsce w tej chwili. Zobaczymy, czy zmieni ją na tym drugim miejscu za moment Zofia Braun. 4:43:19, jeszcze również przed Igę Smejdę Dominika Halbryt, 4:43:87. Zrównały się tam zawodniczki drugiej pary w końcówce. Ale Julia Grzywińska z czasem 4:36. No, biorąc pod uwagę, że tutaj 4:43 mieliśmy przy dwóch najszybszych zawodniczkach z tego kwartetu, no to wciąż jest dość spora różnica. Julia Grzywińska wciąż prowadzi przed ostatnim kwartetem, będzie minimum piąta, więc to będzie bardzo dobre dla niej miejsce, takie na miarę tego, co w ubiegłym sezonie zrobiła Zofia Braun, no, która była piąta. No teraz zresztą Zofia Braun też w najgorszym wypadku miejsce szóste, ona jest wciąż druga, więc również jest to dobry wynik, szczególnie, że przejechała w czasie lepszym niż rok temu. Jeszcze bardziej względem tego ubiegłego sezonu poprawiła się natomiast Dominika Halbryt, która jest w tym momencie na miejscu trzecim, a przed nami już ostatni z kwartetów. Wyruszyły z toru wewnętrznego Livia Kubin, KSSN PTT 1907 Zakopane, a z toru zewnętrznego Maja Płończyk, AZS AWF Katowice.
to katowiczanki tutaj będą się ścigać o medale, bo w ostatniej parze dwie zawodniczki z tego klubu z toru wewnętrznego startuje Magdalena Czysztoń, główna faworytka z toru zewnętrznego Olga Kaczmarek. No i zobaczymy teraz różnicę pomiędzy Olgą Kaczmarek a Magdaleną Czysztoń. Olga raczej szybciej wystartuje, natomiast później będzie jej trudniej niż Magdzie utrzymać. Natomiast Magda raczej wolniej startuje, ale utrzymuje bardzo długo, bardzo dobre tempo. A teraz jeszcze mocniej Magda zaskoczyła, a może nawet nie zaskoczyła, ale no jeszcze mocniej wystartowała, bo już po 200 metrach jest przed Olgą Kaczmarek, a przecież Magda znana jest właśnie z tego, że potrafi bardzo długo, bardzo wytrzymale jechać, utrzymywać założone tempo. Więc to już chyba jest odjazd w kierunku złota. Myślę, że jeśli nic złego tutaj się nie wydarzy, Magda Czysztoń pojedzie po swoje kolejne złoto w karierze. No, chyba że zaskoczy tutaj Livia Kubin jadąca no tempem mocnym, no ale zobaczmy to porównanie na 1000 metrów. To jest, są 4 ponad sekundy na korzyść Magdy Czyszczeń. Olga Kaczmarek zresztą jedzie szybciej od Livii Kubin, a zobaczmy, jaki dystans już traci do Magdy. Więc zdecydowanie wszystko po stronie Magdaleny Czysztoń w tym momencie. Ona pojedzie tutaj po medal złoty. Kto będzie ze srebrem i kto z brązem? W ostatnich latach to nie było takie oczywiste. Do jakiegoś momentu była taka czwórka, oprócz Karoliny Bosiek i Magdy Czysztoń, znakomita na te 3000 metrów była Natalia Czerwonka, a gdy której z nich z jakiegoś powodu nie mogło być, no to natychmiast zastępowała tą nieobecną Karolina Gąsecka, również świetna w skali kraju na długich dystansach. Ale zdarzyło się w ubiegłym sezonie, że żadna, że jedno z miejsc nie zostało zajęte przez którąś z zawodniczek z tej ekipy. Nie było w stawce wówczas Natalii Czerwonki ani Karoliny Gąseckiej. To był również tego powód. No i wówczas właśnie na trzecie miejsce wskoczyła Livia Kubin. Teraz Magda Czysztoń zdecydowanie z przodu. Zobaczmy, co tu się dzieje. To jest 7 sekund przewagi nad Olgą Kaczmarek, a Olga Kaczmarek ma kolejne sekundy przewagi nad Mają Płończyk i Livią Kubin. No i właśnie, ciekawa sytuacja, bo tutaj Maja Płończyk zaczyna zostawiać Livię Kubin w tyle i być może to właśnie Maja Płończyk jedzie po brązowy medal Mistrzostw Polski na dystansie 3000 metrów. Nie ma dużej różnicy między tymi zawodniczkami, natomiast jest na tyle wyraźna, że Livii Kubin będzie bardzo trudno odrobić to w końcówce tego biegu. Pierwsza para niedługo osiągnie metę i tam Maja Płończyk powinna być przed Livią Kubin, powinna zostać na momencik liderką do czasu, gdy Magda Czysztoń i Olga Kaczmarek nie wpadną na metę. Znakomite tempo Magdy Czysztoń. Ona nie pozwoliła nawet na moment zostać liderką Mai Płończyk. Dogoniła, wyprzedziła i to ona jako pierwsza wjechała na metę. Znakomity czas 4:15.03. Może nie najszybszy w historii Mistrzostw Polski, ale drugi najszybszy w historii Mistrzostw Polski. Magda Czysztoń z kolejnym w swojej karierze złotym medalem Mistrzostw Polski.
na długich dystansach. Na 3000 metrów, mam nadzieję, że się nie pomylę, ale zdaje mi się, że to jest trzecie złoto Magdy Czyszczoń, że przed tą erą zdobywania złotych medali tutaj w tej hali nie miała nigdzie wcześniej złota. Zdecydowana przewaga. W pełni zasłużone złoto mistrzostw Polski dla Magdaleny Czyszczoń. Za moment zostanie uhonorowana, udekorowana tym złotem. A obok niej na podium staną Olga Kaczmarek. Widzimy, że jeszcze ostatnie uwagi od trenera reprezentacji Polski zbiera Magda Czyszczoń. Zawahałem się, kto oprócz Olgi Kaczmarek, bo tam właśnie przez to, że Magda Czyszczoń wjeżdżała przed tą parą, a tam się zrobił kocioł, to nie widziałem, kto wjechał trzeci. Zdawało mi się, że do wyprzedzenia tam nie doszło, ale wyniki pokazują jasno. Liwia Kubin broni brązowego medalu. Magda Czyszczoń skradła show na koniec w ostatnim kwartecie. Niekwestionowana mistrzyni Polski. Jeszcze raz za moment zobaczymy zapewne pełne wyniki. Chwilę później zobaczymy zawodniczki wskakujące na podium. No i tablica potwierdza. Magda Czyszczoń, Olga Kaczmarek i Liwia Kubin na miejscu trzecim minimalnie wyprzedziła Maję Płończyk w samiutkiej końcówce. Za moment dekoracja, chwila przerwy i przejdziemy do rywalizacji na 5000 metrów mężczyzn. Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Ach, tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne, dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE, prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź! Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek.
Miejsce drugie, medal srebrny, tytuł wiceministrz
Dziękujemy prezesowi za wybudowanie seniorów, a przypomnę, że Państwa deklaracja na dystansie 3000 metrów młodzieżowej w Polsce. Miejsce trzecie, medal brązowy w młodzieżowych mistrzostwach polskich na dystansie 3000 metrów zdobyła Maria Kamian, Fundacja Różniacka Sportów Rodzicielskich, Legia Warszawa. Drugie miejsce, medal srebrny, tytułu młodzieżowej lice mistrzów polskich na dystansie 3000 metrów zdobyła Maria Kłodczyk, AZS Aborów, Katowice. Miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł młodzieżowej mistrzów polskich na dystansie 3000 metrów, oczywiście w Ukrainie szybki nieustannie. Zdobyła Olga Kaczmanik, AZS Aborów, Katowice, Białogra. Młodą następczynią Ludwika, którzy już się pasują na rzecz seniora, który trwa. To przejście młodzieżowca do seniora bywa podobnie najtrudniejszym okresem w karierze sportowej. Ale gdyby tutaj dziś, patrząc na to powrót i seniorskie, i młodzieżowe, wydaje się to było fantastycznie. Tak więc brawo dla młodej pani, która w tej chwili przed Państwem się prezentuje. Maria Kania, Legia Warszawa, Maja Kłodczyk, Gazeta Zawodów Katowice, Olga Kaczmanik, Gazeta Zawodów Katowice. Brawo, gratulacje. Oczywiście już były gratulacje od prezesa, pana Michała Pachtaruta. Wyłączył się do nich pan Tomi Pachuła, NCC, ale to chyba te piękne wydawanie z firmy, którą reprezentuje na imię AZS-u AWF Katowice. Uśmiechnięty, zadowolony, również oczywiście gratulacje i brawa dla Dolina. Zakończyliśmy dekorację do trzeciej konkurencji mistrzów Polski. Już powoli. Sędziowie znajdują się na stanowiskach, proszę Państwa, na dzisiejsze zawody pod przywództwem sędziego głównego naszych zawodów, pana sędziego Kurski. Prowadzą sędziowie z całego kraju. Oczywiście najlepsze chyba krajowa sędziowska, a ja chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, proszę Państwa, wszystkiego najlepszego dla sędziego głównego naszego zawodu, dla sędzi Okucji, bo my dzisiaj jest solenne zawody, podwójne gratulacje, cały czas wszystko biegnie, naszego bardzo dobrze zorganizowane zawody. Sędziowie na swoich stanowiskach za chwilę. Ostatnia, czwarta konkurencja, przypomina 37 wśród polskich dystansach, 5000 metrów mężczyzn. Rekordzista polskiego obiektu na tym dystansie, nic nie
przed nami ostatnia z konkurencji, które zostaną dziś rozstrzygnięte, czyli 5000 metrów mężczyzn. Jeszcze dłuższy dystans niż przed momentem pokonywały panie, tutaj również 6 kwartetów, z czego pierwszy niepełny, bo w pierwszym wyłącznie Bartłomiej Lenarcik z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Długie dystanse przez lata nie są naszą domeną. I chyba najlepiej obrazuje to fakt, że rekordzistą Polski jest wciąż na tym dystansie Jan Szymański, który już od dobrych paru lat nie jeździ na łyżwach. Co prawda rekord nie jakiś bardzo wiekowy, bo z grudnia 2017 roku z Calgary Janek Szymański przejechał wówczas 6:16.84. Tutaj na tym torze w listopadzie 2021 roku pojawił się ten szwedzki cyborg Nils Vanderpool i on przejechał 6:15.56 podczas zawodów Pucharu Świata. To jest rekord toru na 5000 metrów u mężczyzn. Natomiast jakie wyniki będą padać podczas Mistrzostw Polski? No, zejście do 6:30 kilka będzie wynikiem bardzo dobrym w ubiegłym roku, 6:38.17, to czas, który dał Szymonowi Palce złoty medal. Natomiast było bardzo blisko, bo drugi Artur Janicki miał 6:39.61. Nieco ponad sekunda tylko na korzyść Szymona Palki, jeszcze bliżej. I to chyba był najbardziej emocjonujący bieg na 5000 metrów. No, na pewno najbardziej emocjonujący na Mistrzostwach Polski. Myślę, że jeden z najbardziej, a może nawet najbardziej emocjonujący, jaki widziałem gdziekolwiek w biegu, o którym mówię. W roku 2019 Artur Janicki wygrał z Szymonem Palką o 0,02 sekundy. To zawodnicy, którzy w ostatnich latach zdominowali ten dystans. W 2019 roku mistrz Polski Artur Janicki przed Szymonem Palką, w roku ubiegłym Szymon Palka przed Arturem Janickim, w roku 2020 Szymon Palka mistrzem Polski, wówczas Artur Janicki nie startował, a to on byłby dla niego, no tak na dobrą sprawę, jedynym rywalem w walce o złoto. Dzisiaj zobaczymy i Szymona Palkę, i Artura Janickiego w jednym kwartecie, ale niestety nie w jednej parze, więc będziemy porównywać ich czasy. Taka trochę korespondencyjna walka, pomimo że obaj jednocześnie będą na torze. Ciekawie zapowiada się walka o medal brązowy. Nie ma w stawce startujących Mateusza Owczarka, który ten brąz wywalczył przed rokiem. Jest natomiast Norbert Piekielny, który w ubiegłym sezonie miał 4. miejsce. Zawodnik, tak na dobrą sprawę, wciąż można powiedzieć od kilkudziesięciu, nawet to kilkadziesiąt jest nam wyrost miesięcy, jeździ w ogóle na łyżwach, a gdzieś będzie walczył o medal Mistrzostw Kraju. Tak jak wspomniałem, 6 kwartetów. Obiecywałem przy okazji rywalizacji kobiet, że wspomnę o liczbie zawodników, która, że bywały czasy, że była bardzo niewielka. No więc proszę sobie wyobrazić, że były takie lata jak 2018 czy 2019 rok, gdzie trudno było zebrać chociażby 10 zawodników, którzy pojadą na tym dystansie. W 2019 roku bieg ukończyło 8 zawodników. Ukończyło, to znaczy dojechało do mety zgodnie z przepisami, bo nie zawsze też sam start na takim dystansie oznacza ukończenie biegu. 5000 metrów jest już dystansem bardzo wymagającym dla organizmu.
Na panowie jadą jeszcze dwukrotnie dłuższy dystans, 10 tysięcy metrów, no ale to czeka nas w niedzielę. To będzie mordercza walka z własnymi organizmami, a tymczasem widzimy przemierzającego kolejne rundy Bartłomieja Lenarcika, chłopaka z Tomaszowa Mazowieckiego, rocznik 2005. Możemy patrzeć na to, jak co rundę zmienia się ta biała liczba oznaczająca czas właśnie danego okrążenia. 3000 metrów przeszło, za moment 3400 będzie za nim. No i widzimy, że póki co te spadki nie są drastyczne, ale też samo tempo okrążenia jest podkręcone bardzo mocno. Jedzie z pewnością mądrze, wie, gdzie są jego siły, ile ich ma, jak je rozkładać. Zdaje się, że będzie to kolejne w miarę równe okrążenie. Słyszymy, jak trener go mobilizuje z boku. 38-49. Kolejne bardzo podobne okrążenie. Myślę, że z tego może być zadowolony. To właśnie ważne, żeby zbudować w sobie taki mechanizm, żeby umieć przejechać cały ten dystans w miarę równo i przyspieszyć dopiero w końcówce. Nie zwalniać drastycznie, ale też właśnie nie przyspieszyć drastycznie w trakcie dystansu, bo te przyspieszenia zbyt duże zazwyczaj kończą się natychmiastową reakcją organizmu i spadkiem tym większym na kolejnych rundach. Teraz 38-68 w wykonaniu Bartłomieja Lenarcika. Dwa okrążenia już niespełna pozostały temu zawodnikowi do przejechania. Sama końcówka, no i jeśli wytrzyma te dwa okrążenia i cały czas będzie robił rundy na podobnym poziomie, myślę, że będzie mógł być z siebie bardzo zadowolony na mecie, bo o to chodzi, a później, no można powiedzieć, że to najtrudniejsza część, żeby dołożyć jeszcze później przyspieszenie, żeby te rundy były nie dość, że równe, to jeszcze szybsze. No ale 38-63, nieco szybsza runda niż ta poprzednia, a teraz już finiszuje, to jest jego ostatnie okrążenie, więc przynajmniej w teorii powinien gdzieś w okolicach 38 rundę wykręcić, jeżeli rzeczywiście ma jeszcze w sobie siły, żeby tą ostatnią prostą podkręcić. No ale zwykle te siły da się wykrzesać, gdy widzi się już metę, gdy widzi się, że już to koniec tej kilkuminutowej długiej męczarni. 8:05:22. I sam zawodnik chyba jednak nie wiedział, że zbliża się do tej kreski oznaczającej koniec męczarni, bo jechał dalej. I dopiero trener uświadomił mu, że to już by było na tyle i że już dalej jechać nie musi. Czas pierwszego z zawodników 8:05:22. Bartłomiej Lenarcik przynajmniej przez moment, przynajmniej przez kolejne 8 minut będzie liderem Mistrzostw Polski. Natomiast przed nami drugi z kwartetów w jego pierwszej parze. Filip Witkowski, MKS Korona Wilanów z toru wewnętrznego, a z zewnętrznego Kacper Busse, MKS Kuprum Lubin. W drugiej z par, która za moment wystartuje, z toru wewnętrznego Kacper Czechowski, WTU Stegny Warszawa, z zewnętrznego Szymon Hostyński, SKL Górnik Sanok. Na naszych ekranach Kacper Busse i Filip Witkowski.
z tego co widzimy, zawodnik Kuprum Lubin nieco odjeżdża w tej początkowej fazie biegu. Kacper Bus póki co lepiej od swojego kolegi z pary. Zobaczymy, jak to będzie w porównaniu z parą jadącą za nimi. Kacper Czechowski i Szymon Hostyński. No, oni jadą szybciej. I to znacznie, szczególnie Szymon Hostyński. Teraz runda 34,57. Na tym jednym okrążeniu zyskał prawie 1,5 sekundy nad Kacprem Busse. Filip Witkowski nieco gubi tempo, już widzimy 42,16. A to dopiero druga runda. Dopiero druga pełna runda oczywiście, bo za sobą ma 2,5, czyli 1000 metrów. Ale to dopiero 1/5 dystansu za nim. Kacper Czechowski teraz nieco szybciej od Szymona Hostyńskiego. Odrobił 0,5 sekundy ze straty, jaką dotychczas miał. Na łuku zabieraj! No ale teraz na kolejnej rundzie znowuż stracił, no może nie 0,5 sekundy, bo znacznie mniej. Ale jednak nie kontynuuje tej tendencji do nadrabiania względem Szymona Hostyńskiego wciąż. To zawodnik Górnika Sanok najszybszy w tym kwartecie. Na naszych ekranach Kacper Busse, który odjechał na dobre swojemu przeciwnikowi z pary, Filipowi Witkowskiemu. No to są czasy rzędu 5 sekundy lepszy na okrążeniu, więc jest wyraźnie, bardzo wyraźnie z przodu Kacper Busse. Ale mimo to powinniśmy skupić się na tym, co robi właśnie ten zawodnik, Szymon Hostyński. Górnik Sanok, to on jest najszybszy w całym kwartecie, choć widzimy, że jego przewaga nad Kacprem Czechowskim nie jest wcale jakaś gigantyczna. Kacper Busse choć jedzie znacznie szybciej od Filipa Witkowskiego. Patrzmy, 38,13. Na ten jego czas z kolei słabszy na każdej rundzie o kilka kolejnych dziesiątych i od Czechowskiego, i od Hostyńskiego. A Szymon Hostyński powiększa przewagę nawet nad swoim kolegą z pary. Za nimi nieco ponad połowa dystansu. Zdaje się, że Szymon Hostyński zrobi tutaj czas poniżej 8 minut. Nawet chciałoby się, żeby to był czas dużo poniżej 8 minut. Zerkam, jaki rezultat dawał dziesiątkę w roku ubiegłym. No i na 10 miejscu był Szymon Kwapisz z rezultatem 7:51.83. Gdzieś tak w okolicach tego 7,50 trzeba mieć, żeby pewnie powalczyć tutaj o miejsce w okolicy 10. Szymon Kostyński kolejna. Niezła runda, 37,62. Teraz już znacznie szybciej niż Kacper Czechowski. Rywale zostają z tyłu. Szymon Hostyński będzie
z dużym prawdopodobieństwem najszybszy w tym kwartecie. Pytanie, na co starczy mu czas, który uzyska, bo przypomnijmy, że później pozostaną jeszcze 4 kwartety, więc aż 16 zawodników. Kostyński wciąż utrzymuje rundy poniżej 38 sekund. Pozostałym zawodnikom, którzy są obecnie na torze, nie udaje się utrzymywać rund poniżej 41, więc różnica między zawodnikiem z Sanoka, który widzieliśmy przed momentem, wyprzedzał na torze, a resztą stawki jest spora. I zdaje się, że Szymon Kostyński jedzie po naprawdę niezły rezultat. Zostały mu 3 rundy do przejechania. 37,86, równo niemal jak kółko poprzednie. 800 metrów do mety. 6,31,06 na liczniku w tym momencie. Czas zdecydowanie najlepszy z tej czwórki. Czas zdecydowanie lepszy od prowadzącego, jedynego, który pokonał dotychczas 5000 metrów, Bartłomieja Lenarcika. Wiemy, że po tym kwartecie, jeśli nie wydarzy się nic bardzo złego, Szymon Kostyński będzie prowadził. Pytanie, co da mu ten czas, gdy już porównamy go z całą resztą, ze wszystkimi, którzy przejadą 5000 metrów w najbliższym czasie. Teraz finiszuje Szymon Kostyński. No, będzie bardzo niezły rezultat. Może nawet bardzo dobry. Zobaczymy. Za moment będzie już na ostatniej prostej. Widać, że ledwo dyszy. Trudno, z trudem przychodzą mu te ostatnie metry. No ale musi wykrzesać z siebie jeszcze coś w samej końcówce. Widać, że to była również niezła runda, nawet lepsza niż te wcześniejsze, bo poniżej 37 sekund, więc oddychał rękawami Szymon Kostyński, ale dojechał do mety z wynikiem 7:45:15. Patrzmy na rezultaty, jakie uzyskają pozostali zawodnicy. To będą wyniki znacznie powyżej tego, co uzyskał Szymon Kostyński. To będą wyniki również słabsze od rezultatu Bartłomieja Lenarcika, więc on utrzyma drugą pozycję ze swoim czasem 8:05:22. Widzimy te czasy pojawiające się na ekranie. Kacper Wyssa 8:19:58, czas lepszy od Kacpra Czechowskiego, który ostatecznie finiszował z rezultatem 8:20:74. Długie dystanse mają to do siebie, że tam w końcówce może się bardzo wiele pozmieniać z tego względu, że zawodnicy po prostu piekielnie się męczą i no, kiedy odetnie zawodnikowi prąd, bardzo trudno jest z powrotem tę energię przywrócić, żeby jechać w przyzwoitym tempie. W pewnym momencie walka o to, żeby przejechać dystans z dobrym czasem, zamienia się w walkę, żeby w ogóle przejechać dystans i to wszystko, żeby dotrzeć do mety. Tak się dzieje, gdy mamy do czynienia z tak dużym zmęczeniem. Tym bardziej wielkie brawa dla Szymona Kostyńskiego za czas 7:45:15. Rezultat, który w roku ubiegłym dałby zdecydowanie miejsce w czołowej dziesiątce. Zobaczymy, jak będzie teraz, bo aż 16 zawodników jeszcze pozostało nam na starcie. Kwartet numer 3. W pierwszej parze, no to chyba nie będzie para, a pojedynczy zawodnik. Tak się wydaje. Ruszył Patryk Kudła z Górnika Sanok. Zabrakło Kacpra Brzozowskiego, który również miał pojawić się na starcie, przynajmniej według list startowych, ale
na tym starcie na pewno miał się pojawić, bo samotnie by zawodnik nie startował, gdyby nie był nikt przewidziany. No ale zabrakło Kacpra Brzozowskiego. W drugiej parze z toru wewnętrznego wystartował Kamil Sitnik z MKS-u Korony Wilanów, natomiast z zewnętrznego Oskar Podczerwiński z Górnika Sanok. Więc Patryk Kudła tym trudniejsze zadanie, że przemierza dystans sam. Idealnie dla niego byłoby, gdyby na tyle szybko jechał, żeby niebawem zobaczył plecy rywali z drugiej pary. Wówczas miałby i punkt odniesienia, i większą mobilizację, żeby przyspieszać. No ale jak widzimy po międzyczasach, no, będzie to niemalże nierealne, bo nie tylko nie zbliża się do rywali, ale to oni zbliżają się do niego. Najszybciej bieg rozpoczął Oskar Podczerwiński, 34-29 na tej rundzie, choć Kudła i Sitnik niedużo słabiej. Kudła już powyżej 36. Zobaczymy, jak Sitnik i Podczerwiński. Kamil Sitnik też 36.01. Oskar Podczerwiński utrzymuje się na poziomie 35. No ale już też te liczby zaczynają niepokojąco szybko wzrastać. Patryk Kudła idzie samotnie, bez rywala z pary. I tą ostatnią pełną rundę przejechał co najmniej nieźle, bo w czasie lepszym niż poprzednią, 36.01, co więcej, w czasie lepszym niż rywale jadący w drugiej parze. A teraz 35-68. Na niezły poziom wskoczył Patryk Kudła. Jego rywale z dalszej pary, znacznie słabsza runda w tym momencie. 36-99, 36-80. Więc ponad sekunda nadrobiona. Z pewnością wie o tym Patryk Kudła, pokazują mu to trenerzy, zna swoją prędkość, zna obliczenia, na jaki czas w tym momencie jedzie. I kolejna runda poniżej 36 sekund. A jego rywale z drugiej pary słabną. Kolejne słabsze okrążenie w wykonaniu Kamila Sitnika i Oskara Podczerwińskiego. Patryk Kudła jedzie na pierwszy czas. Kolejna runda szybsza od Oskara Podczerwińskiego. I na tym pomiarze na 2600 metrów niemal sekundę przed nim. Teraz gorsze okrążenie, 37-48. Jak odpowie Podczerwiński, który był czasowo niedaleko. 37-96, więc mimo wszystko stracił kolejne pół sekundy. Traci również Kamil Sitnik. A my przemierzamy kolejne metry z Patrykiem Kudłą.
Wyjechał jako pierwszy, bez rywala w parze. Przemierza samotnie 5000 metrów. Ale wygrywa tę korespondencyjną walkę ze swoimi rywalami z pary numer 2. Znaczy z pary numer 5, ale jadącej za nim. Bo według listy startowej Patryk Kudła i Kacper Brzozowski mieli stanowić parę numer 4. No ale niestety jednego z zawodników zabrakło. Ten drugi musi radzić sobie. No oczywiście to nie żadna pomoc, to nie żadne wsparcie, ale bez jego obecności musi sobie radzić. No, ta obecność też czasami jest bardzo istotna. Zależy też, jak kto lubi jeździć, jak kto się nastraja. No, ale zawsze warto poza liczbami, które pokazują trenerzy, poza tymi podpowiedziami z boku, widzieć też, jak jedzie przeciwnik będący na przynajmniej teoretycznie zbliżonym poziomie. Patryk Kudła, no, teraz runda powyżej 39, 39, 26. Oskar Podczerwiński na poprzedniej jechał 38. Teraz 37,99. Niewielka jest różnica w międzyczasie między Podczerwińskim a Kudłą. Tymczasem dwie rundy do końca. No a po tej ostatniej można wnioskować, że to Patryk Kudła słabnie, Oskar Podczerwiński zyskuje. Ostatnie okrążenie Patryka Kudły, 39,76. To już nie jest jazda na najlepszy wynik. Jak odpowie Oskar Podczerwiński? On za moment będzie w tym samym momencie. Za moment zostanie mu zmierzona jego przedostatnia runda. 37,94. On jedzie szybciej w tym momencie od Patryka Kudły. To on ma nad nim trochę ponad sekundę przewagi. Patryk Kudła już na finiszu. Zmierza do mety. Nie wygra z Szymonem Hostyńskim. Pytanie, jak Oskar Podczerwiński. No i Oskar Podczerwiński również nie wygrał z Szymonem Hostyńskim. Ten utrzymuje prowadzenie. Oskar Podczerwiński 7:46:55. Jest w tym momencie drugi. Natomiast Patryk Kudła 7:49:79 i to daje miejsce trzecie. A zostało jeszcze 12 zawodników. W kwartecie czwartym, w pierwszej parze zobaczymy z toru wewnętrznego Rocha Maliczowskiego z SKL Górnika Sanok, a z toru zewnętrznego Szymona Kwapisza z Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Już ta wspomniana para wystartowała. Roch Maliczowski w zielonym stroju charakterystycznym dla zespołu z Sanoka. Zespołu klubu. Klubu to lepsze słowo. To jednak dyscyplina indywidualna. W drugiej natomiast parze z toru wewnętrznego, również w tym charakterystycznym takim zielono-biało-czarnym stroju, w barwach Legii Warszawa po prostu. Legionista Karol Karczewski, natomiast z toru zewnętrznego wystartował Eryk Marciniak z Pilic Tomaszów Mazowiecki. Będą się porównywać do siebie, będą się porównywać do czasu Szymona Hostyńskiego. 7:45:15 wciąż daje prowadzenie. Oczywiście.
oczywiście nie jest to wynik, który zapewne powoduje w tym momencie u Szymona jakiś hura optymizm, bo jeszcze aż 12 zawodników pozostało do końca, ale wiadomo, że to wynik, który może powodować zadowolenie, dumę z samego siebie, bo to był naprawdę dobry bieg, a po drugie nadzieję na to, że rzeczywiście poskutkuje to wysokim miejscem, bo patrząc na wyniki z poprzednich lat, no 10 ten wynik dać jak najbardziej powinien. Niezła jazda Maliczowskiego. On po 1000 metrów, czyli po 1/5 dystansu, jedzie na pierwsze miejsce, na drugie Szymon Kwapisz, na trzecie Eryk Marciniak, na czwarte Karol Karczewski. Więc no wszyscy w tym momencie na tym etapie przebijają Szymona Chostyńskiego. Ale zaznaczmy, że na tym etapie, co nie oznacza, że tak będzie aż do końca biegu, bo przed nimi jeszcze bardzo dużo. 1400 metrów przekroczyli wszyscy zawodnicy. Eryk Marciniak 33,81 na poprzedniej rundzie. Najlepiej ze wszystkich, choć taki ogólny czas całego dotychczas przebytego dystansu, najlepszy u Rocha Maliczowskiego. Nieźle dobrał się ten kwartet, bo oni jadą w miarę równo. Oczywiście te różnice między nimi są sekundowe, dwusekundowe. No, na innym, krótszym dystansie powiedzielibyśmy, że to jest całkiem spora przewaga, no ale przypomnijmy, to jest 5000 metrów. Oni nie są nawet jeszcze w połowie rywalizacji. I taka sekundowa czy dwusekundowa przewaga nie jest naprawdę niczym, czego nie można byłoby odrobić. Co zresztą nawet na dystansie 3000 metrów u kobiet pokazała Livia Kubin. Już zdążyłem powiedzieć, że no niemal nie do odrobienia, że bardzo trudno jej będzie dojść Maję Płończyk. Tymczasem na tych ostatnich dwóch okrążeniach zniwelowała do zera stratę, dzięki czemu zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski na tym dystansie. Druga para. Na poprzedniej rundzie znakomity czas 33. Teraz kolejna runda z takim czasem. Karol Karczewski i Eryk Marciniak zaczynają uciekać w tej rywalizacji z parą numer 6 w nomenklaturze listy startowej. Choć jako, że to para, która jest przed nimi, lepiej byłoby chyba powiedzieć, że tą parę gonią, a nie przed nią uciekają. ...33,99 Karczewski, 33,90 Marciniak w porównaniu do przeszło 35 sekund Maliczowskiego i Kwapisza. Tutaj różnice robią się już coraz większe, to jest już 5 sekund, które wspólnie para Karczewski-Marciniak nadrabia nad parą Maliczowski-Kwapisz. I kolejna runda, która wygląda tak samo, nieco powyżej 35, nawet powyżej 35,5. Para Maliczowski-Kwapisz, poniżej 34 Karczewski-Marciniak. I Marciniak póki co minimalnie szybciej od Karczewskiego, ale no między nimi nie ma dużej różnicy, wręcz przeciwnie. 3400 metrów, o tym pomiarze czasu mówimy, a między nimi tylko 16 setnych sekundy. Teraz trochę wzrasta na korzyść Marciniaka, ale to ciągle 0,4 sekundy. 1200 metrów jeszcze do przejechania, 3 pełne
okrążenia. Karczewski i Marciniak zapewne będą na pierwszym i drugim miejscu po tym biegu. No chyba, że któryś nagle opadnie z sił. To również możliwe, bo aż trzy okrążenia do przejechania. Trzy okrążenia to wciąż bardzo dużo dla zmęczonego organizmu zawodnika, który ma już 3800 metrów w nogach, który już chętnie pomyślałby o odpoczynku po tym trudnym dniu, a jeszcze musi wykrzesać z siebie jakieś siły, żeby przyspieszyć w końcówce, żeby powalczyć o jeszcze wyższe być może miejsce. I tak robi Eryk Marciniak, który dorzuca przewagę nad Karolem Karczewskim, choć teraz już nie 33 z ułamkiem, a 34 z ułamkiem na rundzie, a Maliczowski i Kwabisz konsekwentnie 35 z niewielkim kawałkiem. Jadą bardzo blisko siebie ci dwaj zawodnicy i oni są już na ostatnim okrążeniu. Za moment dzwonek usłyszą też Karczewski i Marciniak. Oni są szybsi, będą szybsi od tej dwójki. Marciniak zapewne będzie liderem, przynajmniej wszystko wskazuje na to, na 400 metrów przed metą, na którą już niedługo wpadnie Maliczowski i Kwabisz. Który z nich będzie tutaj szybszy? Idą łeb w łeb. Zawodnik z Sanoka chyba mimo wszystko. Tak, Maliczowski minimalnie przed Kwapiszem, ale teraz już do mety dociera Marciniak i to jest najlepszy czas, 7.09.99. To jest naprawdę niezły rezultat, 7.09.99, tylko niespełna 4 sekundy słabszy od tego, który w ubiegłym roku wykręcił Norbert Piekielny, zajmując 4. miejsce. Eryk Marciniak prowadzi zatem 7.09.99, przypomnę. Karol Karczewski na miejscu drugim, on z kolei z czasem 7.13.27. I pozostały nam jeszcze dwa kwartety do zakończenia dzisiejszej części rywalizacji. Najpoważniejszych kandydatów do medali zobaczymy oczywiście w tym ostatnim. A w kwartecie piątym startują z toru wewnętrznego Jerzy Stadnicki, WTU Stegny Warszawa, i z zewnętrznego Mikołaj Florkowski, UKS Viking Elbląg. A teraz na naszych ekranach, na torze wewnętrznym, Dawid Balczerczyk, KS Pilice Tomaszów Mazowiecki, a na zewnętrznym Wojciech Gutowski, MKS Kuprum Lubin. Patrząc na życiówki, Wojciech Gutowski powinien tutaj odjechać w tym kwartecie. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście się stanie. Zawodnik z Lubina, więc w tym miedzianym stroju, czy też używając podstawowej palety barw, pomarańczowo-czarnym. Na naszych ekranach pierwsza z tych dwóch par, które przed chwilą wystartowały. Jerzy Stadnicki, Mikołaj Florkowski. Szybciej jedzie ten drugi, ale to dopiero początek biegu. Przypominam, początek biegu jest ważny, ale tak na dobrą sprawę każde kolejne okrążenie jest najważniejsze, żeby je wytrzymać, żeby jeszcze przez moment utrzymać tempo, którym się jedzie, żeby utrzymać siły. Która wystartowała później, minimalnie lepsze tempo ostatniej rundy, ale nie ogólnie całości. Zobaczymy, jak będzie po jeszcze następnej. Mikołaj Florkowski, 32.69. Czy Balczerczyk i Gutowski do tego nawiążą? 33.11 Gutowski, 33.19 Balczerczyk.
na tym etapie to Florkowski jedzie najszybciej z tej stawki. Ale każdy z nich ma też swoją taktykę na ten bieg. Wie, jak rozporządzać siłami. ...23-29 na kolejnej rundzie już Gutowskiego. Nadal to jest wyższa liczba niż te, które kręci Florkowski. Również Balczerczyk 33-22. A Florkowski 32-96. Mocnym tempem jedzie zawodnik Wikinga Elbląg. Z czerwoną opaską na ramieniu. Ten, którego w tej chwili oglądamy. 2600 prawie metrów już za nim. Dawaj, Wojta! Jest, jest! Hop, 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 hop! Dawaj, jest! Hop, hop! Gutowski, Balczerczyk teraz szybciej od Florkowskiego i znowu no Balczerczyk teraz pojechał troszkę szybciej, Gutowski niekoniecznie. Gdzieś ta przewaga, którą zbudował sobie dotychczas Florkowski, która wynosi nieco ponad sekundę, nie topnieje wcale dynamicznie, jeżeli już jakaś runda jest na korzyść Balczerczyka albo Gutowskiego, to jest minimalnie. 34-0 Florkowski. No teraz ucinają kawałki sekund Balczerczyk i Gutowski, bo obaj jadą poniżej 33,5 sekundy. Wciąż najszybciej w tym kwartecie Florkowski. On już ma 3400 metrów za sobą, ale kolejna runda już znacznie, znacznie słabsza od poprzedniej. Jeśli Balczerczyk i Gutowski utrzymają tempo, którym jadą, no to za moment będą przed swoim rywalem z poprzedniej pary. I Balczerczyk już w tym międzyczasie na 3400 metrów wyprzedza Florkowskiego. Gutowski jeszcze nie, ale widzimy, jak tam jest ciasno. A kolejne rundy raczej zwiastują to, że to Florkowski słabnie, a Balczerczyk i Gutowski utrzymują tempo. Teraz zawodnik Wikinga 35-40. Oczywiście trzy okrążenia mu tylko zostały już do mety, ale nie napawa optymizmem to tempo. Przy walce z rywalami z pary za jego plecami. Balczerczyk i Gutowski teraz też powyżej 34, no ale 34, a nie 35, więc dokładają przewagę nad Florkowskim. 36-68 już zawodnik z Elbląga, dwa kółka mu pozostały do mety. A Gutowski 34-30 i wyprzedza Balczerczyka, jest minimalnie z przodu, dwa okrążenia. Gutowski i Balczerczyk są bardzo blisko siebie i mogą całkiem namacalnie walczyć ze sobą o pozycję. Florkowski ma pod tym względem utrudnione zadanie. To już ostatnie okrążenie. Sygnał usłyszał i Florkowski, i Stadnicki, niedługo po nich Balczerczyk i Gutowski. Za moment zobaczymy czas zawodnika Wikinga Elbląg, ten ostateczny na mecie. No i będzie to niezły czas. A jednak nie wyprzedzi Erika Marciniaka. Myślałem, że mimo wszystko kilka sekund
Więcej urwie, 7.12.78, Gutowski 7.02.30, a Balczerczyk 7.07.02, więc to Gutowski, no, zgodnie z przewidywaniami, jakie mieliśmy przed startem tego kwartetu, wskakuje na prowadzenie. No, ale czas 7.02 to czas dający sporo optymizmu. Czas, który sprawi na pewno, że Wojciech Gutowski, no, oczywiście o ile odpocznie na tyle, żeby móc z uwagą śledzić następny kwartet, będzie to robił, bo wiemy doskonale, że po przejechaniu takich 5000 metrów nie jest wcale łatwo z uwagą śledzić rywalizację w następnych parach. Trzeba swoje odcierpieć. W każdym razie wiemy, 7.02.30 to czas Wojciecha Gutowskiego, do którego będziemy porównywać, no, tych, którzy teoretycznie są najlepsi. Teoretycznie mają największe szanse na to, żeby tutaj walczyć o medale. No ale czy będą w stanie z Wojciechem Gutowskim wygrać? W parze pierwszej z toru wewnętrznego reprezentant KS Areny Tomaszów Mazowiecki, Norbert Piekielny, natomiast z zewnętrznego Szymon Palka, obrońca tytułu. Widzimy tych dwóch zawodników, tutaj Szymon Palka powinien dość dynamicznie odjeżdżać Norbertowi Piekielnemu, no nie jest to dla Piekielnego dobra sytuacja. W drugiej parze natomiast z toru wewnętrznego wystartował Mateusz Śliwka, UKS Trójka Milanówek, a z zewnętrznego Artur Janicki z UKS Błyskawicy do Maniewice. I tutaj sytuacja, no, powinna być podobna, z tym, że tutaj to Artur Janicki będzie uciekał. Myślę, że korespondencyjna walka pomiędzy Szymonem Palką a Arturem Janickim o złoty medal Mistrzostw Polski na tym dystansie. Natomiast Norbert Piekielny i Mateusz Śliwka, ich rezultaty powinniśmy porównywać raczej do Wojciecha Gutowskiego. I to jest walka o brązowy medal na tym dystansie. Tak to widzę, oczywiście to sport, tutaj wszystko może się wydarzyć, tu może dojść do niespodzianki, natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że właśnie tak powinna wyglądać ta rywalizacja. Palka i Janicki od kilku lat są najlepszymi długodystansowcami w kraju i to oni zapewne będą walczyć tutaj o medale złoty i srebrny. Ich rywale prowadzą korespondencyjny pojedynek z czasem Wojciecha Gutowskiego. Na razie widzimy międzyczasy 30.57, Palka 31.71, Piekielny, Śliwka póki co słabiej od Piekielnego, natomiast Janicki słabiej od Palki, ale to dopiero 1000 metrów. Tutaj nie jest to jeszcze ten moment, w którym można cokolwiek przewidywać. Znamy te zwroty akcji z walki między Janickim a Palką. Tu wszystko będzie ważyć się zapewne do samego końca. Podobnie jak kwestia medalu brązowego. Próbują nawiązywać gdzieś chociażby kontakt wzrokowy ze swoimi rywalami z pary Norbert Piekielny i Mateusz Śliwka, ścigając się tak na dobrą sprawę ze sobą właśnie o medal brązowy. No i oczywiście z Wojciechem Gutowskim, który z boku może śledzić tę rywalizację i zastanawiać się, czy jego rywale będą w stanie złamać te granice 7 minut i 2 sekund. Szymon Palka i Artur Janicki na pewno, to będą czasy znacznie lepsze, natomiast czy Norbert Piekielny i Mateusz Śliwka, o tym przekonamy się niebawem, za te kilka minut, które muszą minąć. Póki co Szymon Palka z Arturem Janickim nieznacznie zdaje się wygrywać. Natomiast Norbert Piekielny wygrywa również z Mateuszem Śliwką, więc póki co ta para, która wystartowała wcześniej, jedzie tempem lepszym. 2200 za nimi. Boję się trochę, żeby nam pomiarnie zaczęły nieco wariować, bo tutaj zapewne dojdzie do jakichś dubli.
jednak Szymon Palka i Artur Janicki potrafią jeździć na niewiarygodnym poziomie. No, spójrzmy tylko na czasy, jakie uzyskiwali w poprzednich latach. To były czasy poniżej 6:40. I teraz również Palka kręci 32:44. Teraz na kolejnej rundzie 32:25 Janicki, więc minimalnie teraz w jego kierunku przeważa się szala, ale to ciągle Palka ma przewagę. Piekielny 3000 metrów za nim. 4:09:18. Zobaczymy, jaki czas na tym pułapie będzie miał Śliwka. Dawaj, Norbi! Jest, jest! To jest 4:13:45, więc Norbert Piekielny jedzie na miejsce trzecie, a Mateusz Śliwka nawet nie na czwarte, bo przegrywa też z Wojciechem Gutowskim, a może i jeszcze z następnym zawodnikiem. Szymon Palka, 3400 metrów, ma czas 4:32:86. Na tym samym etapie Artur Janicki niemal 2 sekundy słabiej, ale to są nadal niespełna 2 sekundy. To nie jest wcale duża przewaga Szymona Palki na tym etapie. 3800 metrów za nim. Za moment dopiero ten pułap osiągnie Artur Janicki. Zobaczymy, czy zdołał coś odrobić. Norbert Piekielny, niezłe tempo, 33:60 na kolejnej rundzie. Zdaje się, że to może być medal Mistrzostw Polski dla tego chłopaka, który ledwie kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy temu przerzucił się na łyżwiarstwo szybkie. Zaczynał od zera stawać na lodzie. A teraz może być w trójce najlepszych długodystansowców w kraju. Norbert Piekielny jedzie w tym momencie na trzecie miejsce. No ale przede wszystkim tutaj ekscytująca jest mimo wszystko walka Szymona Palki i Artura Janickiego. Szymon Palka 6:10:86 przed ostatnią rundą. Jak będzie wyglądał na tym samym etapie Artur Janicki? Czekamy na jego międzyczas. Op! 6:15:80, więc Szymon Palka z dużą przewagą. No i jeżeli nie wydarzyło się tam nic złego, 6:43:64 to jest czas, który prawdopodobnie da Szymonowi Palce Mistrzostwo Polski, choć jeszcze poczekajmy na Artura Janickiego, poczekajmy na całą resztę. Jest na mecie Norbert Piekielny, 6:58:11. I są też pozostali zawodnicy, 6:48:87 Artura Janickiego, czas dający srebrny medal. No i zdaje się, że już wszystkich medalistów znamy. Szymon Palka, medal złoty, 6:43:64. Powtarzam, czas zwycięzcy rywalizacji na 5000 metrów w Mistrzostwach Polski na dystansach. Szymon Palka po raz trzeci z rzędu broni tytułu na tym dystansie. Artur Janicki z medalem srebrnym, natomiast Norbert Piekielny z medalem brązowym. I za moment będziemy mieli dekorację tej trójki łyżwiarzy. Oczywiście zostaniemy z Państwem, pokażemy, jak Szymon Palka, Artur Janicki i Norbert Piekielny odbierają medale. Norbert Piekielny po raz pierwszy wystartował w 2020 roku. Wówczas był ósmy, czas 7:33:60. Dwa lata temu, 7:33:60. Dziś schodzi poniżej 7 minut, zdobywa brązowy medal Mistrzostw Polski. Już w ubiegłym roku nie było wcale tak daleko, był czwarty. W
wówczas przed nim, oprócz Szymona Palki i Artura Janickiego, był jeszcze Mateusz Owczarek, którego teraz nie było w stawce. Zrobił sobie przerwę od rywalizacji. Szymon Palka i Artur Janicki, no, klasa sama w sobie, jeśli chodzi o długie dystanse w naszym kraju. Od kilku lat czołowy duet na 5000 metrów, trzeci raz z rzędu. Najlepszy Szymon Palk. Niedługo, za moment dosłownie, odbierze swój kolejny złoty medal. I na tym zakończy się rywalizacja pierwszego dnia 37. Mistrzostw Polski na dystansach. Jutro czeka nas 1000 metrów mężczyzn i kobiet oraz mas starty. Na dziś pozostaje mi się z Państwem pożegnać. Dziękuję za ten dzień, dziękuję za uwagę. Zostawiam Państwa z podium, z zawodnikami, którzy odbiorą jeszcze swoje zasłużone medale. A ja mówię do usłyszenia jutro, kolejnego dnia rywalizacji. Dziękujemy naszej osobie medycznej, naszym zakresie
Proszę Państwa, myślę, że już na moment nagrodę i organizację medalistów mistrzostw Polski na dystansie 5000 metrów. Zapraszam do sposób do końca wody, zapraszamy Zaczekajcie jeszcze chwilę. Proszę Państwa, przepraszamy bardzo serdecznie do razu za lekkie opóźnienie z kartu. Się wstrzymujemy wszystkich sympatyków łyżwiarstwa rekreacyjnego w Narodowym Stoczniu. Przepraszamy prawie wszyscy łyżwiarstwo. Zapraszamy na wyprzanie i już chciałbym, proszę Państwa, po raz kolejny, w dniu dzisiejszym, czyli po raz czwarty, mam przyjemność ogłosić oficjalne wyniki. Biegu na dystansie 5000 metrów mężczyzn mistrzostwa Polski na dystansie. Miejsce trzecie wygrał brązowy. To był reprezentant klubu sportowego Mariusz Mazurycki, Norbert Piekielny. Zapraszamy na podium. Miejsce drugie, medal srebrny, tytuł wicemistrza Polski biegu na dystansie 5000 metrów, to był reprezentant Polskiego Klubu Sportowego w Skalicach do Malinice, Artur Janicki. Miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł mistrza Polski na dystansie 5000 metrów, to był reprezentant Klubu Sportowego Adela Tomaszów, Szymon Pałka. Broni tego tytułu z poprzedniego sezonu, Szymon Pałka. Podwójne gratulacje, podwójne brawa, proszę Państwa. To jest w tej chwili najlepiej przygotowany wytrzymałościowy w kraju, a przygotowywał go do tej imprezy trener kadry olimpijskiej, trener medalisty z olimpijskiej złotego wymiaru Olimpii, trener Wiesław Pięci. Zapraszamy Wiesław. Mamy dalej i nagrodę będzie prezes Polskiego Związku Ludzkiego Szybkiego Pana Szkoda oraz Parkowi prezes NCC, firmy partnerskiej, współorganizatora naszych mistrzostw. Brawo, gratulacje, proszę Państwa, brązowy medal, Norbert Piekielny, Arena Tomaszów, wicemistrz Polski, Artur Janicki, Łukasz Błyskawica, Doma Niemce i mistrz Polski. Kolejny raz na nowy sezon Szymon Pałka, Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki. Proszę Państwa, gratulujemy prezesowi Pięci, prezes prezentujący, profesor Kotarów, panu Bartu, grupa Kula, CC Medala. Brawo, gratulujemy Szymon Pałka, który jest niezwykle piękny, a ja zapraszam już na podium, proszę Państwa, kategorii młodzieżowej, medal brązowy, biegu na dystansie 5000 metrów, to był reprezentant MKS-u Korona Lwowina. Filip Witkowski. Drugie miejsce, medal srebrny, tytuł wicemistrza Polski w kategorii młodzieżowej zdobył Kacper Duże, MKS Korona. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł młodzieżowego mistrza Polski na dystansie 5000 metrów zdobył reprezentant Fundacji Łyżwiarstwa i Sportu Wrocławskiego Legia Warszawa Karol Kaczewski. Zapraszamy Filipa Witkowskiego, brązowego medalistę KS Korona Lwowina. A medal
ale mnie dzisiaj nosi. Ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian. Ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. To nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie. Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek.